Witamy wszystkich gorąco na naszej debacie. Przede wszystkim chcielibyśmy przywitać Was, tutaj zebranych w kaplicy, jak i wszystkie osoby, które są z nami dzisiaj online. Dziękujemy, że jesteście. Takie przesłanie mamy na początek. Chcielibyśmy prosić Was, abyście się nie krępowali zadawać pytania naszym gościom. Dzisiejsza debata nosi nazwę Trudne tematy. Więc jeżeli macie jakieś trudne tematy, rzeczy, o które wstydziliście się zapytać, rzeczy, o które może nurtują Was, może są jakimś Waszym problemem, albo po prostu nie ma Wam kto na te pytania odpowiedzieć, to nasi goście są tutaj dla Was. Tak jak ich Pan pokieruje, tak jak stoją na fundamencie Słowa Bożego, tak z całego serca będą chcieli Wam na nie rzeczowo odpowiedzieć. Także gorąco zapraszamy. Także zostawcie łapkę w górę na naszym nabożeństwie. Niech ta transmisja się niesie. Zapraszamy także do polubienia kanałów chrześcijańskiej wspólnoty zboru w Bielsku-Białej, jak i także kanału zboru pastora Sławomira Cieszyłki. Ale na początek, zanim przejdziemy do jakichkolwiek pytań, chcielibyśmy powitać naszych wspaniałych gości. Przed Państwem zebranymi biskup chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej, pastor lokalnego kościoła w Bielsku-Białej chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej, pastor Andrzej Cyrikas. Tak jest. Mamy kolejnego przedstawiciela, pastora Sławomira Ciesiłkę. Pastor Sławomir jest pastorem, jak sama nazwa, tak sam tytuł wskazuje, z chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej Kościół Droga w Inowrocławiu. Witamy go bardzo serdecznie. Naszego wspaniałego pastora wszyscy znają, ale przed Państwem pastor tutejszego zboru, czyli chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej Nowe Narodzenie w Tarnowskich Górach, pastor Bartłomiej Szymon Kurylas. A dla Państwa tę debatę poprowadzą siostra Żaneta Olizarowska i ja w swojej skromnej osobie Mariusz Szlachta. A więc tak, chciałbym może na początku poprosić jeszcze, jeżeli Państwo pastorzy sobie życzą, może chcielibyście powiedzieć kilka słów wstępu, przywitać się z słuchaczami. Skoro mogę coś powiedzieć, to powiem tylko, że pastor Bartek i pastor Sławek są, oprócz tego, iż pastorują w swoich kościołach, są też członkami Rady Wspólnoty. Oczywiście. To tak dla wyjaśnienia. A oczywiście wszystkich serdecznie witam. Ten dziwne krzesło mam, które się kręci, ale trudno. Ja też witam wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Też mam dziwne krzesełko, bo nie ma tej rączki, żeby zjechać na dół. Dlatego jestem... Jest? O. Oj. To ja również wszystkich witam. Chwała Bogu. Możemy przejść do pytań. Pewnie. Dzisiejsza debata nosi tytuł Trudne tematy. Powiedzcie, kochani pastorzy, dlaczego rozmawiamy o tym na łonie Kościoła? Dlaczego to takie ważne, abyśmy poruszali tematy, które nie są łatwe, na które nie ma prostych odpowiedzi? Dlaczego akurat w Kościele taka debata powinna mieć miejsce? To ja może zacznę. Dlatego, że są trudne i nie ma ich na nie odpowiedzi w świecie, dlatego też powinniśmy na nie odpowiadać w Kościele. Ja bym zaczął od tego, co to jest trudny temat, ponieważ definicja jest bardzo ważna. Dla pewnych ludzi pewne rzeczy są trudne, ponieważ albo boją się rozprawić z nimi, albo mają jakieś ugruntowane swoje przekonania i nie dopuszczają żadnych innych. W związku z czym temat nie jest trudny, on po prostu nie istnieje. Ja bym też chciał tutaj zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ mniej więcej wiem, o czym będzie rozmowa. W Kościele te wszystkie tematy, o których będziemy mówili, wszystkie, nie są trudnymi tematami. Dla ludzi wierzących one są jasne i oczywiste. Oczywiście może to być zniuansowane, ale jednak jasne i oczywiste.
Trudne staje się wtedy, kiedy wchodzimy na teren, który nie jest naszym terenem, czyli kiedy wchodzimy na teren świata. Tak to nazwijmy ogólnie. Dlatego, że natychmiast zaczynają się uaktywniać przekonania polityczne, przekonania etyczne, moralne. No a to już nie jest debata, tylko każdy pilnuje swoich interesów i swoich przekonań. Debata to jest wymiana poglądów. Ja mogę się nie zgadzać z poglądami czyimiś poglądami, ale jeśli przedstawi mi argumenty istotne, sensowne, na które nie znajduję kontrodpowiedzi, no to w tym momencie debata powinna nas doprowadzić do wspólnej konkluzji. Ale wiem, że tak nie jest. Nie chcę może poruszać tematów spoza, a też nie chcę dotykać tych tematów, więc użyję przykładu spoza tych wybranych. Dzisiaj wystarczy wejść do internetu i od razu zobaczymy, że jedni są za Putinem, a drudzy przeciwko Putinowi. Ale nikt tego nie uzasadnia. Oni są za albo przeciw. No to nie jest debata. To są przekonania, które ktoś gdzieś tam umieszcza i uważa, że wszyscy inni powinni się dostosować. I mówię o tym dlaczego. Dlatego, że poruszymy tematy, które dla niektórych są kontrowersyjne. W porządku. Ja rozumiem, że ktoś może być na przykład przeciwko posiadaniu broni, no ale użyj argumentów, a nie przekonań. Przekonania też muszą być jakoś uzasadnione, prawda? Więc jeżeli mamy rozmawiać, to rozmawiajmy w takim duchu mądrości. Chrześcijanie powinni dawać przykład mądrej rozmowy, mądrej dyskusji, mądrej debaty. No jak to jest, to niestety wystarczy wejść do internetu. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba by wspomnieć o tym, że jakby Pan Jezus fascynuje mnie między innymi dlatego, że oprócz tego, że miał głowę w chmurach, to nogi miał dosyć dobrze osadzone na ziemi, kiedy tutaj przebywał. I on swoich uczniów uczył, jak żyć. I nie uciekał od tematów, które otaczały jego uczniów. Nie tylko tego najważniejszego tematu, jakim jest zbawienie, nie tylko tego najistotniejszego, tej najistotniejszej misji Kościoła, jaką jest Ewangelia, ale on jakby uczył ich, jak żyć w standardzie Bożym, w otaczających im świecie. I jeżeli Kościół nie będzie zabierał głosu w sprawach tak w 100%, być może nie objętych Ewangelią, ale właśnie wokół Ewangelii, jeżeli nie będzie zabierał głosu, no to przede wszystkim świat nie usłyszy Bożego głosu w tych sprawach, nie? Dlatego tak ważne jest, żeby Kościół wypowiadał się, reprezentując Boga w tematach, które dotyczą ludzi, również tych ludzi, którzy jeszcze Boga nie znają, którzy zadają to pytanie, jak żyć, jak jest poprawnie, jak jest właściwie, jak jest moralnie, jaki jest wzorzec tej moralności, tej etyki, tego podejścia do różnych zagadnień. To jakby ze strony świata, ze strony Kościoła. Pamiętajmy, że w Kościele jest również przestrzeń dla młodzieży i dla dzieci. Jeżeli dojrzały Kościół nie będzie wypowiadał się na tematy, które nas otaczają, przed którymi nie uciekniemy, to nasze dzieci usłyszą tylko stanowisko świata. Nie usłyszą stanowiska opartego na biblijnym podejściu do świata, czy też na biblijnym światopoglądzie. Dlatego myślę, że Kościół powinien poruszać tak zwane trudne tematy, którymi się dzisiaj zajmiemy. Znaczy, ja tylko dodam jeszcze to, co tutaj pastor Bartek powiedział odnośnie tego, że Kościół powinien zająć się trudnymi tematami i żeby w Kościele ludzie mogli uzyskać odpowiedź na te trudne pytania, to sobie tak pomyślałem, że patrząc ogólnie na Kościół dzisiaj w Polsce, Kościół nie ucieka od trudnych pytań, tylko Kościół jakby te trudne pytania precyzuje tak, jak je precyzuje świat. Tak? Czyli po prostu, żeby podobać się światu, odpowiadają w taki sposób, żeby ucho łechtało tych, którzy tego słuchają. No właśnie, tutaj pastorzy powiedzieli, że... A, pastor Bartek jeszcze? Nie. Tutaj pastorzy powiedzieli, że
No żyjemy w tym świecie. Pewne rzeczy nas dotykają. Możemy zauważyć, że od przeszło 2 lat jest inaczej niż było tak, jak znaliśmy to wszystko do tej pory. Powstało bardzo wiele pytań. Wiele osób pyta i mówi, gdzie ja, gdzie jest moje miejsce w tym świecie? Gdzie jest Kościół? Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? I dzisiaj najbliższy nam temat, odkąd czasy mówienia i nagłaśniania sprawy covidowe się skończyły. Teraz zostaliśmy spolaryzowani jako społeczeństwa w rozmowie na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I to jest jeden z tematów, od których nie uciekniemy. Ale moje pytanie jest dzisiaj nieco inne, bo chciałbym zapytać was, drodzy pastorzy, czy w sytuacji, w której dookoła nas jest bardzo niespokojnie, w sytuacji, w której może zagrażać nam jakieś niebezpieczeństwo, a już na pewno widzimy to, że jest to bardzo mocno nagłaśniane, czy zmienia się perspektywa odnośnie wypowiadania się na temat dostępu do broni dla Polaków, bo chciałbym krótko przytoczyć garść statystyk. W Stanach Zjednoczonych na 100 mieszkańców mamy 89 sztuk broni. W Szwajcarii jest to około 48 sztuk broni. W Niemczech około 30, natomiast w Polsce 1,3. Więc myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy narodem w pewnym sensie rozbrojonym. Ale moje pytanie brzmi, czy my z perspektywy chrześcijan powinniśmy zabierać głos na ten temat i jeżeli tak, to jakie powinniśmy mieć stanowisko odnośnie dostępu do broni, odnośnie tego, czy ona jest nam potrzebna i odnośnie tego, w jakim świecie żyjemy. No bo przecież tak wiele osób dzisiaj powołuje się na sojusze międzynarodowe. To czy Kowalskiemu i czy Nowakowi jest potrzebna broń i czy Słowo Boże może nas w tej sytuacji w jakikolwiek sposób poinstruować? Długie pytanie zadałem. To poprosimy może pastora Andrzeja. Wbrew pozorom to nie jest jedno pytanie. O tak. Tu jest cała masa pytań. Od razu na początek chciałbym złożyć protest, ponieważ rozmawiamy o prawie do posiadania broni, ale kiedy spojrzymy w historię ludzkości, to 99% czasu, jaki mamy jako ludzkość za sobą, to jest historia posiadania przez ludzi broni. Więc my jesteśmy w nienormalnej sytuacji dzisiaj, kiedy ludzie nie mają dostępu do broni. Broń była czymś normalnym. Każdy miał w domu nóż, widelec, talerz i broń. Jakąś tam miał broń. I wbrew temu, co niektórzy twierdzą, wcale ludzie nie rzucali się z tą bronią jeden na drugiego. Właśnie dlatego, że nawet gdyby chcieli, to byli świadomi, że druga strona też posiada odpowiedni arsenał i jest w stanie się nie tylko obronić, ale tutaj myślami tego świata jest w stanie się też zemścić. Bandyta zawsze ma dostęp do broni. Zawsze. Jeżeli dzisiaj chcecie kupić broń nieoficjalnie, to nie jest wielki problem. Wystarczy dobrze poszukać i każdy kupi broń. Nie tylko pistolet. A skoro tak, to znaczy, że jesteśmy wszyscy zagrożeni, bo bandyci przecież rzucają się z bronią na pozostałych. A przecież tak nie jest. Tak przecież nie jest. Więc musimy od razu na początek powiedzieć, że posiadanie broni w miejscu zamieszkania, w moim domu, jest czymś naturalnym i to, że jej nie posiadam, jest nienaturalne. Więc tutaj raczej odwrotność. Należałoby dyskutować, kto zdecydował i dlaczego na to, żeby nas okraść z broni. Bo to jest bezprawne, absolutnie bezprawne. Druga sprawa, którą warto poruszyć, to jest sprawa podejścia chrześcijan do posiadania broni. Ale nie ma czegoś takiego, jak podejście chrześcijan do posiadania broni.
To jest wymyślony problem. On nie istnieje w ogóle. Jeśli byśmy sięgnęli do Biblii, no to Stary Testament mówi nam wyraźnie o tym, że wszyscy broń posiadali. Ale zwolennicy nieposiadania broni będą patrzyli do Nowego Testamentu, będą różnego rodzaju wygibasy tam czynili, aby udowodnić, że trzeba być koniecznie pacyfistą. Pacyfizm jest chorobą, nie jest stanem normalnym. Pacyfizm jest chorobą. Jedyny bezpośredni tekst, który znajdujemy, jeśli chodzi o posiadanie broni, pochodzi od Jana Chrzciciela, który zapytany przez żołnierzy, co mają robić, nie powiedział im, rzućcie broń, bo to niedobrze, bo to fe, tylko poprzestańcie na swoim żołdzie i nie wykorzystujcie tego, że jesteście wyćwiczeni, że jesteście zdyscyplinowani i nie rabujcie, nie mordujcie ludzi po to, żeby zyskać coś dla siebie. Prawdziwe nawrócenie tych ludzi polegało na tym, że w wymiarze takim zewnętrznym mieli po prostu poprzestać na swoim żołdzie. Nie ma innego tekstu. Tam z tym mieczem, który posiadał Piotr i później z odpowiedzią Jezusa, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie, to są rzeczy, które w ogóle nie mają nic wspólnego z faktem posiadania czy nieposiadania broni, dotyczą czegoś zupełnie innego. Prawo posiadania broni to jest prawo obywatelskie, więc jeżeli nie chcesz być obywatelem, to nie musisz mieć ani broni, ani samochodu, ani w ogóle nie musisz pracować, w ogóle nic nie musisz. Ale jeśli jesteś obywatelem, nie odebrano ci praw obywatelskich, no to jednym z twoich praw, bezdyskusyjnych w ogóle, jest prawo do posiadania broni. I to nie ma znaczenia, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie jest chrześcijaninem. Oczywiście ja mogę zrezygnować z tego prawa. To jest moja sprawa, czy ja zrezygnuję, czy nie. I nikt nie ma prawa wpływać na mnie, że ja mogę mieć, czy nie mogę mieć w domu broni. Ja celowo pomijam takie kwestie jak wojna na wschodniej, za naszą wschodnią granicą, bo w oczywistym się wydaje, że broń by się przydała w każdym domu w tym momencie. To, że Ukraińcy tak dobrze radzą z Rosjanami, to dlatego, że tam prawie każdy miał kałacha w domu, potrafił strzelać. No i kiedy Rosjanie tam weszli, no to się spotkali z tymi kałachami właśnie, czyli z karabinami maszynowymi prawie w każdym domu. Ale to nie jest dla mnie argument, to nie jest dla mnie w ogóle najważniejsze. Ja wywodzę prawo do posiadania broni z prawa naturalnego i uważam, że prawo naturalne zostało zakłócone, bezprawnie odebrano nie tylko Polakom zresztą broń i wiemy, że to zrobili komuniści, którzy się bali po prostu, że Polacy mi się rzucą do gardeł. I to nie ma nic wspólnego z tym, czy jestem chrześcijaninem, czy nie jestem chrześcijaninem. Proszę takich, do adwersarzy to mówię, proszę takich wrzutek nie robić, bo to jest zwykła manipulacja. Jak ja jestem chrześcijaninem, to znaczy, że co? Że ja nie mam prawa się bronić? I natychmiast się pojawi hasło, ale Jezus powiedział, ale jak się ktoś uderzy w jeden policzek, na sto drugi. Dwie kwestie. Po pierwsze, Jezus to powiedział w odniesieniu do ludu wybranego, czyli do wierzących, żeby rozumieli, jak swoje prawa, problemy rozstrzygać. A po drugie, wyobraźmy sobie taką sytuację. Ja mam 1,80 m, staje przede mną gość, który ma 2 metry i on mnie wali w policzek. To co ja robię? Biorę nogi za pas, bo jak mi przyłoży drugi raz, to już nie będzie co zbierać. Więc ja mu nie muszę dawać pozwolenia. On sobie sam to pozwolenie odbierze. Ale jeśli przede mną stanie gość, który ma 1,50 m i uderzy mnie, to ja decyduję o tym, czy jak mu oddam, to z niego nic nie zostanie. Wtedy nadstawiam drugi policzek, bo jestem wierzącym człowiekiem i nie chcę mu zrobić krzywdy. Mam dla niego zupełnie inną ofertę. Mam co innego mu do powiedzenia niż pięść. Więc rozumnie podchodźmy do Słowa Bożego, a nie używajmy kalki żadnej takiej, bo ktoś gdzieś kiedyś powiedział, wymyślił i wszyscy to bezrozumnie powtarzają. Kończąc tylko powiem, posiadanie broni jest prawem naturalnym.
i ograbianie ludzi z tego prawa jest przestępstwem. W związku z czym powinniśmy przestępców zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju sadzać do więzienia. Każdy z nas może zrezygnować z posiadania broni, ale każdy z nas ma naturalne prawo do posiadania tejże broni. I tyle. Dziękujemy. O, może pastor Sławomir? Pastor Sławek? Ja się zgodzę z tym, co powiedział pastor Andrzej, że każdy powinien mieć naturalne prawo do posiadania broni. Myślę, że to, co się teraz dzieje i ta walka, czy możemy, czy nie możemy posiadać, czy mamy prawo, czy nie mamy prawa posiadać tej broni, to jest spowodowane tym humanizmem moralnym, który wszedł do świata i próbujemy po prostu stworzyć sobie taki świat, który będzie łagodny, miły, przyjemny, pełen przebaczenia i wzajemnej takiej adoracji, gdzie no, nie uda się tego zrobić, dlatego że nasza istota, nasza natura jest taka, że no, jesteśmy grzeszni, upadamy i ciągle mamy problem z odnalezieniem siebie w rzeczywistości tego świata. Więc ja zgadzam się, tak jak pastor Andrzej powiedział, że to jest naturalne prawo, które każdy z nas ma. I tak jak mamy wiele naturalnych praw, które są, a z których też nie korzystamy, tak samo jest z tym. Ja z racji wykonywanego zawodu, kiedy się nawróciłem, to byłem uzbrojony, czyli korzystałem z broni, byłem użytkownikiem broni, zarówno w tej takiej mniejszej postaci, jak i pistolet, jak i tej większej, jak karabin automatyczny. I chciałbym trochę rozwinąć temat, bo go oczywiście badałem ze względu na to, że się nawróciłem, a tą broń przy pasie lub na pasie miałem, więc musiałem temat zbadać. Po pierwsze, Pan Jezus wyraźnie powiedział do swoich uczni, żeby zakupili miecz. To jest wyraźnie napisane na kartach Nowego Przymierza. No więc absurdalne jest twierdzenie, że Pan Jezus był przeciwnikiem posiadania broni przez Jego uczniów. Bo to jest wyraźnie napisane. On mówi, teraz kupcie miecz. Sytuacja, na którą się powołują przeciwnicy uzbrojonych chrześcijan, czyli pojmanie Pana Jezusa, to jest sytuacja, która tak naprawdę udowadnia, że chrześcijanie, uczniowie Pana Jezusa opisani w Biblii, w tym najbliżsi, w tym Piotr, tą broń posiadali i z tej broni dobrze korzystali, dlatego że Piotr jednym ruchem odcina ucho żołnierzowi, który przyszedł pojmać Pana Jezusa. Miecz, który on miał w ręku, to nie był scyzorek, tylko Biblia nie pozostawia żadnych złudzeń, to był gladius. To był miecz, który noszono przy pasie, który miał określony rozmiar i z całą pewnością on nie był schowany w majtkach przed Panem Jezusem, tylko on był na wierzchu. I Pan Jezus doskonale wiedział, że Piotr ten miecz posiada również w tej historii. To precyzyjne odcięcie ucha oznacza, że Piotr dobrze władał tym mieczem, czyli był, i to jest bardzo ważne, on był przeszkolony w broni, którą posiadał w ręku. Dlaczego to jest ważne, za chwilę wrócę. Więc jakby, i Pan Jezus zna konkretną sytuację i tylko na konkretną sytuację mówi, teraz schowaj miecz, bo musi się to stać, co było zapowiedziane, bo być może Piotr był tak dobrym szermierzem, że po prostu rozpykał tamtych żołnierzy. I Pan Jezus mówi, schowaj ten miecz, bo muszą mnie pojmać. I zadaje słuszną jakby definicję tego świata, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. No ale to niekoniecznie trzeba rozumieć jako zarzut przeciwko użytkownikom broni, tylko to jest reguła w tym świecie, że no tak tu jest na tym świecie, że wojujemy tymi mieczami i od tych mieczów giniemy. Więc w moim odczuciu Nowy Testament, a przede wszystkim Chrystus, ewidentnie stoi za posiadaniem broni przez chrześcijan. Tylko w tamtych czasach, i tu się kłania szkolenie Piotra, w tamtych czasach ludzie z broni umieli korzystać. I warto by było rozgraniczyć te tematy, bo ja jestem za dostępem do broni przez obywateli, zwykłych obywateli, za swobodnym dostępem do broni, podobnie jak pastor Andrzej i Sławek. Ale
Jako użytkownik broni wiem, że gdyby dzisiaj wydano broń Polakom, to po pierwsze byśmy się samo pozabijali tą bronią, po drugie nie za bardzo 90 chłopaków i dziewczyn nie wiedzieliby nawet, gdzie jest bezpiecznik. Pomyliłoby się i to jest jakimś joystickiem na PlayStation. Kraje, które powiedziałeś, to są kraje o bardzo wysoko rozwiniętej kulturze posiadania broni. Natomiast w Polsce z tych czy innych powodów, tu raczej się utożsamiam z tym, co powiedział Andrzej, czyli z powodu takiego rozbrojenia Polaków, ta kultura posiadania broni zanikła i skończyłoby się ułańską fantazją. I to jest na pewno zarzut przeciwko takiemu nagłemu wprowadzeniu powszechnego dostępu do broni, bo skończyłoby się tym, że pijaczki by się bawili w rewolwerowców, młodzi chłopcy by się gdzieś tam samopostrzelili w kolana, o innych miejscach ciała nie wspomnę, bo to nie jest takie proste. Ja wiem, bo ja z tej broni strzelałem, to nie jest takie proste wyciągnąć broń i z niej strzelić. To są pewne czynności, które trzeba wykonać, żeby ta broń strzeliła. A żeby ona w ogóle strzeliła w kierunku, w którym ja bym chciał, żeby ona strzeliła, a najlepiej, żeby trafiło to w cel, w którym ja bym chciał, żeby trafić, bo tu się kłania, że broń nie służy tylko do zabijania, tylko broń przede wszystkim służy do odpierania ataku. To muszę być z tej broni wyszkolony, więc jestem za powszechnym dostępem do broni. Sytuacja obecna na Ukrainie jasno i wyraźnie pokazała, że nie ma czegoś takiego, że jest XXI wiek, czasy są bezpieczne, już nie grozi nam wojna, nie grozi nam napaść. Wszystko nam grozi, również nam tutaj w Polsce. Natomiast powinno to być zrobione mądrze. Ja mam nadzieję, że obecna sytuacja pokaże osobom odpowiedzialnym za wprowadzanie broni taką potrzebę i zaczną na dzień dobry przywrócą powszechną służbę wojskową, którą również znajduję w Biblii i po prostu będą uczyć ludzi korzystania z broni. Przywróci się kultura posiadania broni. Tu jakby warto wspomnieć o Izraelu. W Izraelu każdy obywatel, obojętnie czy mężczyzna, czy kobieta, przechodzi obowiązkowe szkolenie wojskowe, nie krótkie, bo 3-letnie. I jeżeli chodzi o broń, to w tym jakby przeszkoleniu on z tą bronią jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tam jest czymś powszechnym, że stoi się na przystanku i widzi się młodą dziewczynę z wielkim karabinem przyklejonym do ciała, odbywającą przeszkolenie wojskowe. No i faktycznie tam ludzie potrafią z tej broni korzystać i w razie zagrożenia potrafiliby z tej broni korzystać i tam można mówić o powszechnym dostępie do broni. U nas by się to skończyło jatką i kiepskim jakby tym. Więc przywrócić powszechny obowiązek wojskowy, być może rozszerzyć go o płeć piękną, nauczyć nas kultury posiadania broni, nauczyć nas, że broń jest nie tylko do atakowania, ale jest przede wszystkim do obrony i do odpierania ataku. Nauczyć nas strzelać, nie tak, żeby koniecznie zabić, tylko tak, żeby odeprzeć atak. I później możemy mówić o powszechnym uzbrojeniu Polaków. Oczywiście nie poruszyliśmy spraw oczywistych, czyli badania psychologiczne. Też nie każdy się nadaje do posiadania broni i tak dalej. To jest oczywiste. Natomiast jakby dotyczy to również chrześcijan, dlatego że chrześcijanie póki co żyją tu i teraz, jakby w ciałach i poruszają się wśród tych, którzy tych chrześcijan również atakują. Był taki głośny film kilka lat temu, pewnie większość słuchaczy go zna, wypuściło go Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Jeśli dobrze pamiętam tytuł, to była Przełęcz Ocalonych, tak? Ktoś pamięta? Przełęcz Ocalonych. I tam jest historia takiego chłopaka, który nie tyle jest przeciwko noszeniu broni, co on złożył pewną obietnicę Bogu i tej broni nie nosił, nie korzystał. Powołali go do wojska na wojnę i on, nigdy nie oddając strzału, odmawiając jakby noszenia karabinu, uratował tam bardzo wiele istnień, ściągając je z takiej skarpy, czy wnosząc już na tą skarpę, nie pamiętam. Natomiast to, co pamiętam z tego filmu, to, że w ogóle by nie było tej skarpy, gdyby nie wcześniejsza sytuacja w okopie i jego kolega, który, gdy lecieli ci agresorzy w ich stronę, zastrzelił ich i uratował życie,
temu chłopakowi, który jest głównym bohaterem tego filmu i później uratował wiele życzeń. Więc i jego życie zostało uratowane tym, że inny człowiek wziął karabin i zastrzelił agresora. Umiał z tej broni korzystać. Więc nawet ten film pokazał jakby, że to nie jest takie hop-siup, że chrześcijanin nie będzie trzymał broni, bo ten konkretny chrześcijanin ocalał dzięki temu, że ktoś z tej broni umiał i właściwie skorzystał. Tak ja to rozumiem. Czy nasi goście chcą jeszcze coś dodać w tym temacie? Ja tylko dodam, że pytanie dotyczyło posiadania broni, a nie procedury, w jaki sposób ją wydawać. W związku z tym to, co Bartek powiedział, jest też bardzo ważne. Nie hurtem wszystkim, ale jednak to musi być pewien proces rozłożony nawet na lata. Mam pytanie od naszego widza odnośnie tematu broni. Czy nasz system jest gotowy do udostępnienia broni społeczeństwu? I myślę, że tutaj pastora Bartłomieja poproszę o zdanie. Myślę, że już odpowiedziałem na to pytanie. W tej chwili system jest niewydolny, jest zły, jest nieprzemyślany i uniemożliwia tak swobodne wydanie broni, o jakim w tej chwili rozmawiamy. Ja bym chciał też jakby podkreślić, że to nie jest tak, że dzisiaj broni nie można mieć. Przepis mówi jasno i wyraźnie, że każdy Polak ma możliwość posiadania broni, tylko musi szereg czynników jakby spowodować i zakładam, że rozmawiamy o broni palnej. Nie rozmawiamy o broni białej, nie rozmawiamy o innych rodzajach broni, zapewne rozmawiamy o broni palnej. Więc jeżeli chodzi o broń palną, to w tej chwili nasz system jest niewydolny i nie można, znaczy w moim odczuciu, nie można wydać, nie może być tak, że po prostu jutro rano wstajemy i nagle jest taka decyzja rządu, że każdy Polak może iść do sklepu i kupić kałacha. To się skończy tragicznie. To jakby absolutnie nie jesteśmy gotowi do takiego scenariusza. Natomiast zróbmy coś, żebyśmy byli gotowi do takiego scenariusza, bo Ukraina jasno i wyraźnie pokazała, że gdyby to się stało tutaj, na terytorium Polski, to pozostaje nam płakać. Dlatego, że 95% obywateli polskich nie wiedziałoby, jak skorzystać z broni. Ja mam obawy, czy wiedzieliby, w którą stronę magazynek założyć. Jak nabić ten magazynek, jak odbezpieczyć tą broń, w jaki sposób strzelać, jak to robić, żeby się nie rozstrzelać. Jak ktoś strzelał karabinem, to wie, o czym ja mówię. W jaki sposób niwelować odrzut i tak dalej, i tak dalej. To jest masę jakby rzeczy, których nie umiemy. A patrząc na młodych ludzi, jestem przekonany, że im się wydaje, że to jest wciśnięcie knefla i się samo strzela i jeszcze jest na środku celownik, który w ogóle się samo ustawia i samo poziomuje i resetuje. No to takie proste niestety nie jest. Więc nie, ja uważam, że nie jesteśmy gotowi. Tutaj trzeba dodać, że jest dostępna bez pozwolenia broń czarnoprochowa. Bez zezwolenia. Można ją posiadać. Wielu ludzi ją posiada. Z tej broni można krzywdę zrobić. Ja nie słyszałem, być może wy słyszeliście, ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek był postrzelony z tej broni. A tej broni jest mnóstwo. Więc to z kolei przeczy takiej tezie, że my w ogóle nie umiemy się z bronią obchodzić. Po prostu trzeba to zrobić mądrze i tyle. Z bronią czarnoprochową to jest trochę inny scenariusz. To chyba można bardziej traktować hobbystycznie i pojechać sobie gdzieś na strzelnicę albo zapolować na dzika. Dlatego, że ta broń absolutnie nie nadaje się do odpierania ataku. To jest bardzo trudny proces załadowania tej broni i oddania w niej strzałów. W przypadku konfliktu, kiedy ktoś by miał, nazwijmy to umownie, normalną broń, a ja bym miał czarnoprochową, to zanim ja bym zrobił te wszystkie czynności, to już dawno jakby jestem pozamiatany, nie? Więc jakby to niekoniecznie jest dobry przykład. Mówimy o automatycznej broni albo półautomatycznej broni, bo tak jakby zazwyczaj z tym tematem kojarzymy, znaczy z tą bronią kojarzymy temat. To, co widzimy na filmach, to są zazwyczaj albo półautomatyczne, albo automatyczne współczesne bronie. Ja tylko dodam, bo tutaj myślę, że odeszliśmy trochę od tematu już dalej.
ale odnośnie też chrześcijan, czy powinni posiadać broń, czy nie, czy mogą strzelać, czy nie. Myślę, że obrazki dzisiaj z Ukrainy pokazują nam, ilu chrześcijan sięgnęło po broń i broni swojego kraju, swoich rodzin i tego wszystkiego, co posiada, więc ewidentnie tutaj chrześcijanin no, ma prawo do posiadania broni i ma prawo też do obrony siebie i swojej rodziny, swoich najbliższych, swojego kraju. Ja może zadam jeszcze jedno pytanie. Ono jest pytaniem również od widza. Akurat złożyło się tak, że dwie osoby optują, żeby odpowiedzieć na to pytanie, choć może się wydawać to pytanie znowu pytaniem, które powinno być, na które odpowiedź być oczywista, to jednak chcielibyśmy podziękować widzom, że tak aktywnie udzielają się na naszym czacie i chciałbym zadać to pytanie. Witam. Pytanie, czy człowiek nowonarodzony może świadomie palić i nic z tego nie robią, nic z tego nie robić? Następnie, czy można się zgodzić z zarzutem, że jeśli walczy się z grzechem, wchodzi się pod zakon? I drugie pytanie, druga osoba poparła to pytanie. Ja podobnę się do pytania o nauk palenia papierosów. Czy to ja mam zabiegać o rzucenie tego wstrętnego nauku poprzez leki? Czy ten na ten nauk, czy to Jezus zabiera? O, może pastor Bartek zacznie. To jest jedno z jego ulubionych pytań. No, trzeba uczciwie powiedzieć, że jakby zapalenie papierosów się do piekła nie idzie. Nigdzie tak w Biblii nie jest napisane, że jak ktoś zapali papierosa, to za karę wyląduje w piekle. Prawda jest taka, że jak ktoś pali, to śmierdzi jakby z tego piekła dopiero co wylazł. Więc jakby to, żeby było uczciwie. Natomiast my nie tyle chyba rozmawiamy w takich sytuacjach i przy takich pytaniach o zapaleniu papierosa, co rozmawiamy o byciu niewolnikiem nikotyny i byciu poddanym tym papierosom. A to są dwie różne rzeczy. Nie? I teraz, jeżeli chodzi o nałóg, to chrześcijanin nie powinien być w innym nałogu, jak nałogowo świętym być. W tym nie powinien gorszyć pozostałych chrześcijan. A to jest temat, który na pewno gdzieś tam gorszy część środowiska chrześcijańskiego. Bzdurą jest gadanie, że trzeba poczekać, aż się Pan Jezus uwolni, mój ulubiony tekst, aż się Pan Jezus zabierze papierosy, bo ja nie za bardzo wiem do dzisiaj, co Pan Jezus z tymi papierosami zabronymi ma zrobić. Więc to jest takie określenie, które nic nie mówi. Biblia nas uczy, że chrześcijanin ma walczyć z grzechem. Ma się zapierać, ma czuwać nad tym, żeby jego życie było święte. Więc jeśli ktoś jest w nałogu nikotynowym, alkoholowym, od gier komputerowych, od książek, od marchewki, od czegokolwiek, to jego obowiązkiem jest wyjść z tego nałogu. Powinien podjąć świadomą decyzję, że nie chce być niewolnikiem tego czegoś i prosić Boga, żeby mu pomógł i dał mu siły i możliwości działania, z tym, że pamiętajmy, że Bóg współdziała, a nie jakby na pstryknięcie palców albo jak dżin z lampy takie rzeczy rozwiązuje. No więc tak chyba trzeba by odpowiedzieć, bo na to pytanie się nie da odpowiedzieć, tak? Nie, za trudne, zbyt złożony temat. Czy ja tylko dopowiem w tej kwestii, co tutaj pastor Bartek powiedział, się zgadzam i... Myślę, że jedna rzecz, którą trzeba jakby też powiedzieć, że każdy nauk szkodzi naszemu zdrowiu, tak? Naszemu organizmowi. Więc skoro jesteśmy nowonarodzonymi dziećmi, jesteśmy dziećmi Boga, tak? Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, więc mamy dbać o tą naszą świątynię, tak? Więc myślę, że daje nam to też do myślenia, że jeżeli jestem świątynią Ducha Świętego, mam życie, które dostałem od Boga, to mam o to życie dbać, o ten futerał mam dbać, żeby jak najdłużej służył. I wtedy chyba przychodzi też taka świadomość tego, że człowiek chce z tego zrezygnować. Oczywiście to jest proces, czasami to jest dłuższy proces, krótszy, zależy jak długo ktoś jest w nałogu, ale no, jest świadomy tego, żeby zrezygnować z tego palenia. Powiem, że to pytanie proste,
ale ono może otworzyć szeroko wrota do ogromnej dyskusji. Nie mam zamiaru tego czynić, ale pokażę, w czym rzecz. Pewnie wielu z nas tutaj czyta codzienne rozważania biblijne autorstwa Charlesa Spurgeona, Karol Spurgeon. A jak nie, to polecam, bo to niezwykłe. Ten człowiek, nawet zdjęcia są takie, bo już robiono zdjęcia wtedy, nałogowo palił fajkę. Ktoś powie, że fajka to nie jest papieros, bo się nie zaciągasz, no ale śmierdzisz dwa razy gorzej. Dlaczego ten przykład? Czy Spurgeon nie znał Boga? Jak ktoś poczyta jego rozważania, to nie będzie miał wątpliwości. To był człowiek zakochany w Bogu. Człowiek znający Boga. I tutaj dotykamy rzeczy, która jest niezwykle delikatna. Tutaj całkowita zgoda z pastorem Bartkiem, że przez palenie papierosów niekoniecznie można trafić do piekła, ale też zależy, o czym rozmawiamy. Bo palenie fajki przez Spurgeona to był po prostu wynik kultury tamtych czasów. Normalny mężczyzna pykał sobie z fajeczki. W tym nic nie było dziwnego, nikogo to nie dziwiło i można powiedzieć, no ale co, do Biblii nie czytali? No a gdzie w Biblii było napisane, że fajki nie można palić? No po prostu taka była kultura i musimy to zrozumieć. Jeżeli powołujemy się na jakieś przykłady, to musimy też to zrozumieć. I druga rzecz bardzo ważna. Pytania, które zostały przeczytane, nie mogły być zadane przez człowieka, który jest na nowo narodzony. Bo nowonarodzony człowiek takich pytań nie zadaje. Zupełnie. Może mieć problem z paleniem papierosów, może mieć problem z czymś innym, ale no nie zapyta, czy on nie ma nic zrobić z tym grzechem, bo to Pan Bóg zabierze w jakimś momencie, ma się nie sprzeciwiać grzechowi, bo on tak nie myśli, bo ma nowy umysł, bo jest człowiekiem absolutnie przemienionym. No ale ktoś zapyta, no to co z tym Spurgeonem? To nie był na nowo narodzony? Powiem tak, nie wiem, ale wiem, że był kalwinistą. I wiem, że w jego przypadku i nie tylko w jego przypadku kalwinizm czasami jest blokadą do nowego narodzenia, co nie znaczy, że ci ludzie nie znają Boga. Co nie znaczy, że ci ludzie nie kochają Boga, żebyśmy się dobrze rozumieli. I być może nam się wydaje, że to tak ogromny człowiek, ogromny duchowy autorytet, ale być może on po prostu nie dotarł do tego miejsca w swoim duchowym życiu, żeby się na nowo narodzić. Ale mówię być może, bo nie wiem tego. Natomiast jestem przekonany, że człowiek na nowo narodzony takich pytań nie zadaje. To nie są pytania, na które szuka odpowiedzi poza Bogiem. Jak ma problem, rozmawia z Bogiem, bo Bóg daje chcenie i daje wykonanie. To jest oczywiste dla ludzi narodzonych na nowo, z wody i z ducha, żeby było jasne, o czym mówię. Ja bym to sam powiedział o arminianistach, no ale to nie jest temat dzisiejszej debaty. Okej, okay. Dziękujemy za odpowiedź na pytanie. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy zadali pytanie jedno z czatu. Ono jakby poniekąd wiąże się z tym, o czym naszym poprzednim tematem i jakby tym tematem, bo dotyka kwestii sumienia. To jedna osoba zapytała, czy Bóg przebaczy zabicie innego człowieka, jeżeli jest się człowiekiem wierzącym. I jeszcze było jedno pytanie. Aha. A co z moim sumieniem, jeśli bym zabił wroga, a byłbym grzesznym człowiekiem i trafił do piekła? Troszkę nie rozumiem tego drugiego pytania, natomiast na to pierwsze myślę, że możemy jakoś krótko odpowiedzieć. Może pastor Sławomir. Znaczy, pytanie jest takie, czy w jakim celu tak zabija tego człowieka? Czy to jest efekt obrony, samoobrony, czy to jest efekt, nie wiem, zemsty? No tak, bo zależy, jaka tutaj jest ta opcja, tak? No bo jeżeli chodzi o
kwestię obrony, no to Pan Bóg przebaczy ten grzech, tak? Bo broni siebie, broni kraju, broni swojej rodziny. Ale kwestia, jeżeli to robi zemsty, no to robi to celowo, tak? To morduje i to jest przykazanie, które mówi nie morduj. Miało być krótko. No właśnie, nie morduj, a nie zabijaj. To są dwie różne rzeczy. Ja zadam inne pytanie. Mam nadzieję, że osoba, która zadała tamte pytanie, jakby wyciągnie. Pan Jezus tak czasami robił, że pytaniem na pytanie odpowiadał. Ja mam nadzieję, że Bóg przebaczy komuś, że nie zabił. Nie, że zabił, tylko że nie zabił. W przypadkach na przykład, kiedy mógł to zrobić, nie zrobił tego i z tego powodu, nie wiem, zostało zabite jego dziecko albo jego żona. To ja mam nadzieję, że Bóg, to ja mogę zadać pytanie, ciekawe, czy Bóg przebaczy takiemu ojcowi, mężowi, mężczyźnie, który mógł powstrzymać agresora, zabijając go i dzięki temu jego żona byłaby zachowana. Więc jakby pytanie, to jest źle skonstruowane pytanie. Oczywiście Bóg wybaczy każdy grzech, natomiast nie każde zabicie jest grzechem. Każde morderstwo jest grzechem, ale nie każde zabójstwo jest grzechem. Przynajmniej ja tak rozumiem Słowo Boże. Dziękujemy bardzo. To skoro jesteśmy przy temacie śmierci, swego czasu w Polsce jedną z form w przypadku najcięższych przestępstw była kara śmierci. Mamy w tej chwili zwolenników i przeciwników tego rozwiązania. Myślę, że nie trzeba nikomu mówić, że Biblia podaje przykłady w Izraelu, kiedy Bóg wręcz wymagał od tego, żeby za pewne przewinienia ukarać śmiercią. Ale ja mam takie w dobie tych czasów, w jakich żyjemy, mam takie może nieco specyficzne pytanie. Czy kara śmierci nie jest w przypadku osoby, która przebywa w więzieniu i został zapadł na nią wyrok świecki, czy my z perspektywy chrześcijan nie możemy o tym myśleć na zasadzie bycia przeciwnikami tej kary śmierci z tego względu, że ona zabiera temu człowiekowi, skraca jego życie. On nie ma już później szans się nawrócić. Czy kara śmierci, a odebranie człowiekowi możliwości nawrócenia, czy nie bawimy się w Pana Boga wtedy, jeżeli podejmujemy takie radykalne kroki? Po pierwsze, to jest taka próba umieszczenia w jednej butelce dwóch różnych napojów. Kara śmierci, jak sama nazwa wskazuje, to jest kara. A więc człowiek jest winien. Jeżeli jest winien, no to powinien być ukarany. System prawny w tej chwili uniemożliwia generalnie wykonywanie kary śmierci, aczkolwiek są kraje, gdzie orzekana jest kara śmierci, ale nie jest wykonywana, bo jest abolicja. Natomiast pytanie, jak rozumiem, brzmi, czy kara śmierci jest słuszna, czy niesłuszna, czy powinna istnieć, czy nie powinna. Biorąc pod uwagę Biblię, jest karą słuszną. Biblia w żadnym miejscu nie zakazuje kary śmierci. Taki najbardziej przemawiający do mnie przykład jest przykład Chrystusa. Przecież mógł powiedzieć przed tym namiestnikiem, właściwie przed prokuratorem, bo taki urząd sprawował Piłat, ale jak ty możesz skazywać ludzi na śmierć? Ale nawet mu do głowy nie przyszło. Po prostu Chrystus uszanował istniejący system prawny i poddał się karze śmierci. Oczywiście ktoś powie, że są nadużycia. No tak. No ale nadużycia są w każdej dziedzinie życia społecznego. Tutaj, że nie można cofnąć już jakby czasu. No nie można, to prawda. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, że ten, który ma być zbawiony, będzie zbawiony. Bóg o to zadba. Ja bym się o to w ogóle nie martwił. I takie oczekiwanie, że wszyscy więźniowie w więzieniach się będą nawracali, no to jest trochę śmieszne. Zresztą tutaj już może Bartek coś odpowie, bo że tak powiem, pracował z nimi. Jakiś tam procent jest podatny, oczywiście. Nawet nie wszyscy o tym wiedzą. Nawet kiedy
w Norymberdze sądzono niemieckich zbrodniarzy, to część z nich nawróciła się. Ale też żaden z nich, nawet ci, którzy się nawrócili, nie zakwestionował faktu, że zasłużył sobie na karę śmierci. Właśnie ci, którzy się nawrócili, byli najbardziej przekonani, że zasługują na śmierć, bo dopuścili się po prostu zbrodni. Myślę, że tutaj nie ma sensu prowadzenia jakiejkolwiek dyskusji, no bo co niby miałoby być zamiast kary śmierci? Więzienie aż do końca dni? Czy ktoś kiedyś próbował chociaż zamknąć siebie na kilka tygodni? To jest straszna kara. Odosobnienie i czekanie na śmierć przez wiele, wiele lat jest niehumanitarne w stosunku do odebrania komuś życia. Więc myślę, że bardziej chodzi o to, żeby sumienie tych ludzi było spokojne, zaspokojone, a nie chodzi wcale o dobro tych, w cudzysłowie dobro tych, którzy zasłużyli na śmierć. Wcześniej tu zostało to powiedziane. Są dwa rodzaje zadawania śmierci. Poprzez zabicie i poprzez mordowanie. Jeśli kogoś zamordowałeś, to znaczy, że to przemyślałeś, że zrobiłeś to świadomie, pastwiłeś się nad tym człowiekiem. No, można wiele tutaj jeszcze dodać przymiotników. Jak za taki grzech, za takie przestępstwo nie ukarać śmiercią? Co takiemu człowiekowi można dać? Nagrodę jeszcze? W postaci miłej celi i telewizora? Wszystko bzdura kompletna. Jeżeli zdarzają się takie przestępstwa, bo oczywiście nie za każde przestępstwo jest kara śmierci, powinna być kara śmierci, ale jeżeli zdarzają się przestępstwa typu zgwałcenie niemowlaka, no to jak takiego człowieka później trzymać przez lata przy życiu? No bo przecież on biednie zasłużył sobie na to. To jest kompletna bzdura. A może się nawróci. No, a może, nie wiadomo, może kosmici wylądują. Może. To jest myślenie, które jest życzeniowe. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ja bym tutaj raczej zapytał specjalistów od więziennictwa, którzy uczciwie by odpowiedzieli na pytania, jak to ci więźniowie rzeczywiście się nachętnie nawracają. I jak to skruszeni bywają po wielu latach. Bo to jest nieprawda, zwyczajna nieprawda. No, taka rzecz, którą warto też wiedzieć, że my wszyscy na to płacimy. I to ogromne pieniądze. Prosimy. To ja powiem więcej, bo tutaj pastor Andrzej tego nie podkreślił, ale kiedy przeanalizujemy Stary Testament, to jakby kara śmierci jest nakazem Bożym. Tak, bo Pan Bóg powiedział, że za kradzież, za cudzołóstwo jest kara śmierci, więc za każdy grzech jest śmierć. Więc tutaj jakby no, próbujemy wytłumaczyć Pana Boga i jakby wymknąć się spod tego Bożego przykazania dotyczącego tego, żeby karać śmiercią za przestępstwa, które no, są straszne. Odnośnie tego sumienia. Ja myślę, tak sobie myślałem, jak tutaj pastor Andrzej mówił odnośnie tej całej wyroku w karę śmierci, że może ten czas od wydania wyroku śmierci do wykonania wyroku śmierci, to jest czas, żeby ten człowiek się nawrócił i to jest nasze zadanie, żebyśmy dotarli tam do niego z Ewangelią i powiedzieli mu, że idzie do piekła tak naprawdę, jeżeli się nie nawróci, tak? I tutaj może jest jakieś rozwiązanie. Wiecie, analizowałem sobie, czytałem odnośnie problemu kary śmierci, który dzisiaj jest takim wielkim problemem w współczesnym świecie. I wiecie, kiedy ten problem tak naprawdę wyszedł na zewnątrz? Dopiero po II wojnie światowej. Tak mocno jakby zaprzestano i zaczęto mówić głośno o niewykonywaniu kary śmierci. Kara śmierci jest starsza niż ten problem, który się pojawił na świecie, bo w XIX wieku prawdopodobnie zaczęły się pojawiać pierwsze symptomy tego, żeby może nie wykonywać kary śmierci, żeby nie karać ludzi aż tak mocno. To może poprosimy o krótki komentarz specjalistę od spraw więziennictwa naszego pastora. No ale nie od kary śmierci na szczęście.
pełna zgoda jakby z jednym i z drugim pastorem. W Starym Testamencie to tak najbardziej mnie fascynuje, fajnie, bo jakby to tak przywrócono, że fałszywych proroków, nie, na karę śmierci. To jest taki Księga Wyjścia chyba 20, któryś tam rozdział. Niektórym by się przydało, żeby to Pan Bóg przywrócił. Ale tak teraz całkiem serio, bo to jakby Stare Przymierze i to nie wszystkich przekonuje. Nowe Przymierze jest jednoznaczne. W liście do Rzymian jest napisane, że nie na darmo władza nosi miecz i jest na urzędzie Bożym. Miecz nie służy do smyrania, nie służy do głaskania, tylko służy do ścinania. Więc mowa jest tam między innymi o karze śmierci. Zresztą pisze to Paweł, który obserwuje tych żołnierzy i wszystko to, co się tam dzieje. Jednoznacznie się wypowiada. Na twoje pytanie, znaczy na pytanie, nie wiem, czy twoje, czy internauty o tym nawróceniu, nienawróceniu, to Biblia odpowiada wprost, bo ta sytuacja jest opisana. Bo oprócz Pana Jezusa na śmierć skazano dwóch. I jeden się nawrócił, a drugi nie. Więc to w ogóle nie ma jakby przełożenia to pytanie na rzeczywistość. Bo Biblia pokazuje, że dwóch było skazanych oprócz Jezusa na śmierć, łotrów. Jeden się nawrócił, a drugi się nie nawrócił, dlatego że nawrócenie jest zależne od Ducha Świętego, a nie od moich albo twoich wysiłków. I jeśli Duch Święty chce, żeby ktoś się nawrócił, to nawet człowiek skazany na śmierć się nawróci i wejdzie do Królestwa Bożego. Jeśli Duch tego Święty nie chce, to oczywiście ekstremalne, co teraz powiedziałem dla niektórych, że Duch Święty nie chce, jeśli nie zaplanował tego dla tego człowieka, to choćbyśmy mu dali 50 lat dodatkowo do życia, a to on i tak pójdzie do piekła. Biblia tu jest bezlitosna pod tym kątem. Na całe szczęście. Co do kary śmierci, tu jakby podam takie dwa ekstremalne przykłady, bo to chyba warto rozważyć, dlatego że temat nie do końca jest wokół tematu, czy kara śmierci powinna być, czy nie, bo to jest dla nas oczywiste, tylko pytanie jest o sądy działające wokół kary śmierci i to już nie jest takie oczywiste, bo gdy zadać pytanie i uczciwie na nie odpowiedzieć, czy Breivik, taki zbrodniarz z Norwegii, jeśli dobrze kojarzę, zasługuje na karę śmierci, to chyba tylko ktoś psychicznie chory by powiedział, że nie zasługuje na karę śmierci. Ten człowiek zasługuje i ta kara śmierci powinna być natychmiast wykonana, kiedy go pojmano, kiedy go osądzono. Były jednoznaczne dowody, było wiele zabitych ludzi przez jego podróż z bronią. Nie ma żadnych złudzeń, że ten człowiek to zrobił, zaplanował. Nie ma tam żadnych jakby znaków zapytania. Jesteśmy wszyscy pewni, że on to zrobił, zaplanował, wykonał. Nie ma mowy o pomyłce w przewodzie. Tak, jeszcze się przyznał w przewodzie sądowym i po prostu powinni go zabić za to, co zrobił. I tak mówi o tym Biblia. Problem się pojawia na przykład w przypadku niesłusznie skażanych ludzi jak Tomek Kolenda, tak? Słynny przykład. Na pewno każdy o tym słyszał, bo przecież film nawet nakręcono na ten temat. Ale to się nie pojawia problem wokół kary śmierci. On nie był na karę śmierci skazany, ale gdyby. Tylko wokół tego, że ten człowiek został skazany na bazie poszlak, domysłów. I Biblia mówi, że na karę śmierci można skazać tylko w tych pierwszych przypadkach. Wtedy, kiedy jest pewność, a nie kiedy są poszlaki. I to trzeba bardzo wyraźnie odgraniczyć. Więc tak, jestem za karą śmierci. Uważam, że kara śmierci jest nakazem i wymysłem Pana Boga. Człowiek skazany na karę śmierci może się nawrócić, jeśli Duch Święty tak zaplanuje. Natomiast jestem przeciwko nadużyciom w sądach, przeciwko poszlakowym skazywaniu ludzi, w tym na karę śmierci, ale to na więzienie tak samo jestem przeciwko skazywaniu na poszlakach i domysłach sędziego, a nie na twardych dowodach, więc tak rozumiem ten temat. Czy to potwierdzając tylko to, co powiedziałeś, że Biblia mówi też, Pan Bóg mówi, że każdy jakby taki wyrok musi się opierać na dwóch albo trzech świadkach, tak? Więc to musi być sprawdzone. Nie mogą być poszlaki, tak jak mówisz. A jeszcze odnośnie listu do Rzymian i tego, że nie na darmo władza nosi miecz, to ostatnio czytałem taki komentarz, że tutaj nie chodzi o taki miecz fizyczny, o taką broń do walki, tylko chodzi o prawo. Tam jest mowa o prawie. Więc można sobie interpretować różnie to, tak? Ale ja czytam, że to chodzi o miecz, który służy do zabijania, taki do walki. No, ale tam nie ma słowa prawo z greki, tylko jest słowo, znowu ten gladius, miecz, nie? I
To jest konkretny miecz i konkretny żołnierz nosił konkretny miecz, którym nie przytulano, nie głaskano, nawet nie biczowano, bo od tego były inne narzędzia, tylko zabijano. Po to służył miecz. Nie mordowano, tylko zabijano. Tak sobie pomyślałem, że żołnierze rzymscy nosili zamiast miecza te papirusy takie zwinięte. Kodeks karny, tak. Ale wiecie co, musimy jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo to jest bardzo ważne. Historia świata pokazuje niesamowitą manipulację we wszystkich dziedzinach prawa, ale przy tej okazji również. Kto podnosi temat abolicji, jeśli chodzi o wykonywanie kary śmierci, czy wręcz likwidację? Jeżeli zdiagnozujemy, kto to jest, co to jest za grupa ludzi, to będziemy rozumieli, co się tutaj dzieje. Dlatego, że ta grupa ludzi, jeśli dochodzi do władzy, natychmiast zapomina o policji. I natychmiast zaczyna zabijać przeciwników politycznych. Jaka to grupa ludzi? Powiem tylko tyle, że nie o prawicowych poglądach. Natomiast ostoją prawa jest Słowo Boże. Więc jeżeli chrześcijanie zmieniają swoje przekonania ze względu na kulturę prawną, ze względu na przekonania społeczeństwa, no to przestają rozumieć swoją tożsamość i przestają funkcjonować jako ludzie, którzy mają pewien fundament niezmienny, bez względu na to, kto sprawuje władzę, i bez względu na to, jaka akurat moda panuje na tym świecie. Jednym z elementów tej stałości jest kara śmierci za wyjątkowe przestępstwa, udowodnione przestępstwa, co już zresztą zostało tutaj powiedziane. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wiemy, bo Biblia też o tym mówi, że żyjemy w świecie grzeszników. Tak, ludzie narodzeni na nowo, już nie chcę wchodzić w dyskusję, ale no to trochę jakby inny rodzaj ludzi. Ale większość ludzi tego świata to grzesznicy. I ci grzesznicy też dzielą się na takich, powiedzmy, codziennych plus na końcu mamy arcymorderców. I to się nigdy nie zmieni. To nigdy się nie zmieniło i to się nigdy nie zmieni. Oczywiście zmieni się w momencie, kiedy świat zakończy swój byt i pojawi się nowe niebo i nowa ziemia. Ale dopóty ten świat istnieje, tacy ludzie będą. I musimy mieć świadomość, że tym ludziom nie pomoże ani psychologia, ani psychiatria, ani filozofia, ani dobre traktowanie, bo są ludzie zepsuci do cna. I nie ma na to sposobu. I przyznają to nawet ci, którzy pracują z więźniami, że są ludzie, których nie da się nigdy wypuścić, bo oni nigdy nie będą zresocjalizowani. I teraz jest wybór pomiędzy wydawaniem wyroku śmierci na tych ludzi, a pomiędzy trzymaniem ich w więzieniu przez 50-60 lat nawet. To jest prawdziwy wybór. I ja nie wiem, czy trzymanie takich ludzi przez tyle lat w więzieniu jest dla nich bardziej humanitarne. Ja wątpię. Nie potrafię sobie wyobrazić 60 lat mieszkania w 10-metrowej, co już byłoby luksusową chyba, celi, bez możliwości i bez świadomości, że kiedykolwiek stąd wyjdę. Nie wiem, jak się dzieje w praktyce, może ty coś wiesz, ale myślę, że przynajmniej część z tych ludzi szaleje po prostu. Znowu wrócimy do tego przykładu, który każdy jakby zajarzy. Jeżeli skażemy kogoś na karę dożywocia, to żeby zachować swoją cywilizację, swoje miłosierdzie i swoje serce w tej historii, to trzeba temu człowiekowi zrobić takie warunki, jak ma Breivik. Czyli bardzo godne warunki. Trzeba mu zapewnić rozrywkę, kulturę, sztukę, książkę, prasę, komputer, telewizor, bo to jest moje zachowanie godności człowieka, który
nadzoruje i tego mordercy wykonanie kary śmierci. Jeśli, jeśli nie, no to humanitarne i jedyne sensowne jest zabicie tego człowieka. Tego, czego nie można zrobić, to położyć go na ziemi i kazać mu tam skończyć 60 lat, bo to mnie zamieni w bestię w tej historii. Jeśli ja będę pilnował, że ten człowiek ma 60 lat leżeć na wydeptanej ziemi. Nie wiem, czy udało mi się przekazać jakby myśl. Więc dlatego Bóg zaplanował karę śmierci, a nie karę dożywocia. Takiej kary w Biblii nie ma. Nie? I to jest nieposłuszeństwo ludzi względem myśli Bożej, co my robimy. No jakby kiedy normalnego człowieka zamknąć do końca życia w klatce, to on przestanie być normalny już do końca. Znaczy, bo to nie jest normalny, który tam trafia, ale on przestanie już być do końca normalny, zatraci całkowite jakby spojrzenie na człowieczeństwo i bycie człowiekiem. No i to jest ten dylemat, dlatego nas to tak bulwersuje, że ci ludzie skazani na tak wieloletnie wyroki są w tak dobrych warunkach w tych więzieniach. Nie ma innej możliwości. Nie ma możliwości na przykład spowodować, bo takie bzdury się czasami słyszy, że dobra, to zamknijmy go na dożywocie i niech do końca życia pracuje i tam pieniądze oddaje na rodziny ofiar i tak dalej. No i kto to ma zrobić? Kto ma bić tego przestępcę, żeby on pracował? Ja? Ty? Kto ma bić tego człowieka, żeby go zmusić do pracy? Bo on powie, słuchaj, ja mam dożywocie i ja nie będę pracował. No i co? Trzeba by go codziennie bić, żeby go zmusić do pracy, coraz mocniej bić, no i to powoduje, że to ja mam problem, ten po właściwej stronie krat. Dlatego kara śmierci jest humanitarną karą w takich przypadkach, kiedy człowiek zrobił coś takiego, na co się go dzisiaj skazuje na karę dożywocia. Tu warto jakby też dwie sprawy poruszyć, bo chyba powiedziałeś, że w Polsce nie ma kary śmierci. To nie do końca jest prawda. Polski porządek prawny jest taki, że kara śmierci jest możliwa w jednym przypadku. W przypadku wojny i dezercji nadal jest w polskim systemie prawnym kara śmierci. Jeżeli będziemy mieć wojnę i ktoś będzie dezerterem, to go zabiją pozostali żołnierze na sądzie polowym. To jest taki przypadek, o którym warto wspomnieć. I druga sprawa, możemy teraz przez rok rozmawiać na ten temat. Nikt w Polsce już nie przywróci do kodeksu karnego kary śmierci. Jest to niemożliwe fizycznie z powodu miliona konwencji, z powodu miliona umów międzynarodowych, kar, które by trzeba było zapłacić, gdyby je teraz zerwać. Więc jak jakiś polityk opowiada, że on przywróci karę śmierci, to najlepiej od razu wiedzieć, że to jest kłamca, bo on z całą pewnością wie, że kłamie, bo tego się zrobić nie da. To takie dwa warte poruszenia tematy. Ja tylko jeszcze powiem odnośnie Pana Jezusa i Nowego Testamentu, bo jakby zgadzamy się z tym, że Stary Testament mówi o karze śmierci i jakby nie mamy z tym problemu. Gorzej mamy problem, kiedy wchodzimy do Nowego Testamentu i próbujemy przekazać obraz Chrystusa, który przyszedł na świat z taką, nie wiem jak to nazwać, przyniósł taką wyższą zasadę etyki, niż panowała w Starym Testamencie. A tak naprawdę no, nie przyszedł, nie przyniósł czegoś wyższego, wyższej zasady etyki, tylko po prostu przyszedł wypełnić prawo, tak, i przyszedł jako ten, który miał odkupić nas, a nie wnosić jakąś wyższą etykę do świata i do społeczeństwa. Dlatego to chciałem podkreślić, że wyższą zasadą etyki nad karę dożywocia jest kara śmierci. Nie? To miałem na myśli. To jest okazanie miłosierdzia. Tak, to może jeszcze wtrącę tutaj, ponieważ no właśnie, to ostatnie zdanie chyba najlepiej podsumowuje, że jesteśmy też zobligowani w pewien sposób okazać miłosierdzie i nie być bestiami, nie zamieniać się my w bestie i w tym sytuacji. Natomiast nie da się przemilczeć tematu, absolutnie się nie da przemilczeć tematu, że żyjemy w świecie, w którym z jednej strony mówi się absolutnie, że nie zabijamy, nie, kara śmierci nie, i tak dalej, na te wszystkie rzeczy jest powiedziane stanowcze nie, protesty są na całym świecie. Natomiast z drugiej strony, jako najbardziej obudni ludzie, wykorzystujemy tą zasadę i mordujemy nienarodzone dzieci. I starców.
czyli dotykam nas problem aborcji, eutanazji. I co ciekawe, ci, którzy dużo mówią na ten temat, lobbują za tym, aby każdy człowiek miał prawo sam zadecydować, kiedy się z życiem pożegna, albo żeby miał możliwość otrzymać pomoc, która pomoże mu odejść na tamten świat, lub wręcz przeciwnie, mamy sytuację, inną sytuację, w której bez niczyjej, bez pytania ludzie bawią się w sędziów i mordują nienarodzone dzieci. Moje pytanie, dlaczego tak mało słyszy się na ten tematy, może nie spośród naszego grona, bo tutaj bardzo często pastorzy się wypowiadają, ale ogólnie w Kościele, bo na początku zaczęliśmy mówić, że potrzebujemy, aby Kościół mówił o tych tematach. No co się stało z Kościołem, że nie mówimy, że milczymy? A może pastor Andrzej by się uśmiechnął. Ja mówię o aborcji dużo. Jako przeciwnik oczywiście. I to się bardzo nie podoba Kościołowi. To jest ciekawe, prawda? Ponieważ bardzo wielu ludzi z kręgów Kościoła katolickiego, czy wręcz niewierzących, pisze do mnie i bardzo im się podoba takie zdecydowane stanowisko. Natomiast chrześcijanie, protestanci generalnie, mają tak pokręcone w głowach i w sercach z powodu aborcji, że tak naprawdę w moim przekonaniu są za i przeciw. I to zależne jest od dnia, bo we wtorek są za, w środę są przeciw. W czwartek są za, w piątek są przeciw, a w sobotę są za i przeciw. Natomiast w niedzielę nie wolno w ogóle o tym mówić. No i w kościołach oczywiście się o tym nie mówi. Czy taki argument, który się podnosi natychmiast, każdy ma prawo decydować o sobie, ale rzeczywiście, że tak. Ja jestem jak najbardziej. Tylko, przepraszam bardzo, a czemu w sprawie szczepionek nie było tak? Bo co? I wtedy ci sami chrześcijanie mówili, że nie, w sprawie szczepionek to nie obowiązuje, to musisz się podporządkować. Ale w sprawie mordowania dzieci nienarodzonych to już obowiązuje. To już musisz wtedy, tak jak my tu mówimy, masz zamknąć buzię i nie każdy robi co chce. Musimy powiedzieć o upadku moralności. Od tego trzeba zacząć. Skąd się biorą dzieci? No przecież nie z kapusty. Ktoś wierzy w to? No bo jak ktoś wierzy, że z kapusty, no to trudno dyskutować wtedy, prawda? Jak ktoś nie wie, to dzieci się biorą z tego, że chłop z babą po prostu tam w odpowiedni sposób się traktują. Jeżeli są małżeństwem, wszystko w porządku. Niech się traktują 3 razy dziennie albo i częściej. Nie ma problemu. To jest fantastyczne. Pan Bóg wymyślił seks dla małżeństwa i każdy, kto nie jest w małżeństwie, powinien... Jak słyszę o seksie, to powinien się zastanawiać, o co to chodzi w ogóle? Co to jest? To coś do jedzenia mają tam, czy o co to chodzi? Nie, dzisiaj po prostu seks uprawia się na prawo i na lewo i cały problem polega na tym, że są skutki uboczne w postaci dzieci. Dzieci, które zostały zapłodnione. I co z nimi zrobić? No co? No najlepiej zamordować. Po co? Po to, żeby dalej uprawiać ten seks. No więc jeżeli my uważamy, że to jest prawo ludzi, no to stanęliśmy na głowach, ludzie. Czyli sobie przyznajemy prawo do życia takiego, jak nam odpowiada, a jednocześnie zabijamy dzieci, żeby one nam nie utrudniały naszego życia. Zresztą idąc nieco dalej, zabijamy rodziców, dziadków, po to, żeby nam nie przeszkadzały w konsumpcji, w zabawie. Był taki moment, teraz się to wyciszyło, kiedy w kościołach było jakieś szaleństwo na temat przyjmowania uciekinierów, uchodźców, żeby było jasne, jestem za tym, żeby im pomagać tylko mądrze, i żeby brać ich do domów. Ja zadałem wtedy pytanie,
Ilu z tych ludzi, którzy brali chętnie tych uchodźców do domu, swoich rodziców dało do domu starców? Myślicie, że takich nie było? A skąd się ci ludzie brali w domach starców? No właśnie są oddawani przez ludzi, którzy później namawiali wejście kogoś do domu. No przecież to jest postawienie wszystkiego na głowie. Ale musimy wtedy powiedzieć o czym? O tym, że niestety instytucja rodziny, małżeństwa została skutecznie i celowo zniszczona, rozbita właśnie po to, żeby rodziny nie funkcjonowały. Bo rodziny są ostoją normalności. Bo tam jest normalny ojciec, normalna matka i normalne dzieci. I każdy w normalnym małżeństwie, w normalnej rodzinie zna swoją rolę. Z normalnej rodziny pochodzą normalne kobiety i pochodzą normalni mężczyźni. Z nienormalnych rodzin pochodzą mężczyźni, którzy sami nie wiedzą, czy są kobietami, czy mężczyznami. I pochodzą kobiety, które za wszelką cenę chcą dorównać mężczyznom. Zafundowaliśmy sobie chory świat i jedynym rozwiązaniem, jakie znajdujemy, to usunąć skutki, a nie przyczyny. Dlatego, że skutkiem tych zachowań są właśnie między innymi te małe dzieciaki, które mordujemy na potęgę. Oczywiście skutkiem są też rozwody, które sobie fundujemy również na potęgę. Ale o pomocy rodzinie nie mówi się. Ja nie mówię o tym 500+, ja nie mówię o pogadankach, tylko mówię o zakazie, który się powinien pojawić, zakazie aborcji. Absolutnym zakazie. Nie wolno zabijać dzieci. Oczywiście mówi się tam o różnych przyczynach, więc jeżeli było z gwałtu, to co to dziecko jest winne? Komu coś jest winne? To niech państwo, a właściwie my wszyscy, ustanówmy taki system, że to dziecko musi się urodzić i jeśli matka go nie chce, to go odbieramy. No i jest mnóstwo rodzin zastępczych, które chętnie takie dzieci wezmą. A jeżeli matka jest chora i dziecko jak się urodzi, zabije ją. Ja upraszczam tą sytuację. No ale po pierwsze, większość z takich szacunków się nie sprawdza. Większość. Nie wszystkie oczywiście, ale większość. A po drugie, jeżeli przypomnimy ludziom odpowiedzialność za swoje małżeństwo, za swoje rodziny, to zanim oni taki prosty środek zastosują, czyli zabijemy dziecko, żeby matka mogła żyć, to się zaczną głęboko zastanawiać, no powiemy, że nad metafizyką, no bo to jakoś trzeba nazwać, ale kto tak naprawdę ma przeżyć? Przecież tego ustawa nie jest w stanie przewidzieć. To musi ojciec z matką się nad tym pochylić. To oni muszą w tej sprawie się modlić. A gdzie tu jest Bóg, który uzdrawia, który się troszczy, który ma swoje plany też? No oczywiście, jak uznamy, że Boga nie ma, no to możemy robić, co nam się podoba. Tu jest bardzo wiele złożonych spraw, ale bezwzględnie mordowanie dzieci narodzonych nie może być akceptowane. Niestety kościoły udają, że nie widzą problemu. I to jest prawda. W wielu kościołach tego tematu nie ma, a jeżeli się okaże, że ktoś dopuścił się aborcji, no to wszyscy udają, że nie wiedzą. A jak ktoś jednak podniesie temat, a przykryj to miłością, albo cóż tam kogoś będziesz sądził, no to jest naprawdę poniżej pasa działanie, ponieważ to oznacza, że mamy Kościół zdemoralizowany wtedy. Kościół sobie robi co chce, kiedy chce, jak chce, w ogóle nie oglądając się na Biblię. No to jeżeli ktoś taki Kościół chce budować, to beze mnie, bez nas na pewno. Ale pytanie, czy to jest jeszcze Kościół? Bo ja uważam, że nie. To już nie jest Kościół. To już jest jakiś klub wzajemnej adoracji, gdzie ludzie wzajemnie się zapewniają, że Pan Bóg ich kocha. Ale wystarczy to zweryfikować Słowem Bożym. Ale nie wolno mówić o grzechu, nie wolno mówić o konsekwencjach
grzechu, no bo przecież Bóg i tak wszystkich zbawi. Nie, ja już prawie pewnie spotkaliście się z teologią pustego piekła, Bóg wszystkich zbawi, wszystko przebaczy. No to możemy sobie robić, co nam się podoba. No to czemu ja się mam przejmować jakimikolwiek grzechami, skoro piekło jest puste? Wyobraźcie sobie taką sytuację, jak głęboko Kościół jest niemoralny. Znam ją bardzo dobrze, bo mi ją opowiedziano. W jednym z kościołów dziewczyna, która była w ciąży, wysoko w ciąży, wyszła, żeby się modlić o poród, który ma nastąpić za niedługo. Pastor położył rękę na brzuchu i, no, i modli się i mówi, że o, to jest fantastyczny człowiek, który jak się urodzi, to będzie wielkim błogosławieństwem, wielu ludzi doprowadzi do Chrystusa. No i wyprorokował tam niesamowite rzeczy. Kobieta poszła do szpitala i dziecko urodziło się martwe. Ten sam pastor, kiedy ona już przyszła, położył jej rękę na brzuchu i mówi, wiesz co, słyszę płacz. Płacz twojego dziecka, który płacze ze szczęścia. I mówi, mamusiu, ja już jestem u Pana Boga. No przecież wyobraźcie sobie kogoś takiego. Ja bym go wyrzucił przez okno. Najchętniej z drugiego piętra. Bo to oszust i kłamca. Ale zobaczcie, do czego doprowadza niemoralność w Kościele. Więc jeśli my nie powiemy wprost ludziom, nie wolno zabijać dzieci nienarodzonych. Nie wolno cudzołożyć. No to jesteśmy przegrani. Bo ludzie nam Kościół rozerwą. Ponieważ każdy będzie chciał robić to, co mu się podoba. Zastanówmy się, o jaki Kościół nam chodzi. Czy o ten biblijny, Boży, czy też o jakiś taki kościółek, który sami sobie wymyślimy. No i będziemy później rozwiązywali problemy, które sami sobie stworzymy. Chyba najbardziej przerażające obrazki były dwa lata temu, kiedy były te protesty i wielu tak zwanych chrześcijan umieszczało na swoich profilach i zdjęciach profilowych różnego rodzaju strzałki. Chrześcijanek biegało. I to, co teraz powiem, może być trochę kontrowersyjne, ale w pewnym sensie zgodzę się z nimi, że mają prawo do decydowania o sobie. Tak? Mają prawo do decydowania o sobie, tak jak każdy z nas ma prawo o tym, żeby decydować o samym sobie. Tylko Pan Bóg, stwarzając człowieka, postawił pewne granice. Tak? Możesz decydować o sobie od momentu poczęcia do śmierci. Decydujesz, tak? O swoim życiu, co robisz i też decydujesz o twojej przyszłości wieczności, czy idziesz do nieba, czy idziesz do piekła. Ale teraz problem pojawia się taki, że to wielu tych chrześcijanek, czy chrześcijan w tych kościołach, które tak bardzo były za tymi wszystkimi protestami, zapomniało o tym, że to Pan Bóg daje życie i Pan Bóg odbiera to życie. Tak? Kto z nas dał sobie życie? Komu dałeś życie? No nikomu nie dajemy życia. To Pan Bóg daje to życie, tak? Więc musimy tutaj o tym pamiętać i cały czas to podkreślać i nauczać, tak jak mówi Boże Słowo, że to Pan Bóg daje życie i Pan Bóg to życie odbiera. Ty decydujesz od momentu swojej świadomości do końca swojego życia o tym, co robisz i tak dalej. I z drugiej strony teraz spójrzcie na to, że kobieta, która dokonuje aborcji, ona zabija, ona morduje, tak? Bo tam już jest inny człowiek, tak? Tam jest poczęty człowiek. No nie jest lepek komórek, bo jeżeli się przyjrzymy temu wszystkiemu z perspektywy medycyny, to jak dobrze pamiętam, po 21 dniach kształtuje się kręgosłup, rdzeń kręgowy i tak dalej, a chyba po 2 miesiącach czy po 3 już jest główka, rączki i tak dalej. Tak? Więc to już jest człowiek. Więc dokonując aborcji mordujesz człowieka. Więc i tak jak tutaj pastor Andrzej powiedział, powinniśmy wracać i uczyć tak, jak Boże Słowo mówi. I nasze kościoły powinny być budowane na fundamencie Bożego Słowa, a nie na tym, żeby upodobać się światu, żeby, wiecie, było jak najwięcej ludzi w kościele, żeby te słupki wzrastały, żeby procentowo, jak są statystyki, to wtedy kościoły ewangelikalne tam w stolicy mają wyższe słupki, bo ich jest więcej i tak dalej. Ale co z tego? Co z tego?
jak tam jest mało wierzących chrześcijan w tym wszystkim. I to pokazały te wszystkie wydarzenia sprzed dwóch lat, tak, w ciągu tych dwóch lat. Bo tak jak Andrzej powiedział, jeżeli mam prawo decydować o wszystkim za siebie, to o wszystkim, tak? A nie tylko o pewnych częściach mojego życia. No, pełna zgoda. Ja bym tylko chciał coś dopowiedzieć do tego, co mówiliście. Bo jakby jednym problemem, który tu uchwyciliśmy, jest zaburzona moralność w Kościele, wokół której jakby toczy się właśnie ta dyskusja. Ale drugim problemem jest brak nauczania i brak właściwego przywództwa w Kościele. Bo ten cały problem, ten cały galimatias w Kościele szeroko pojętym bierze się stąd, że często pastorzy to są konferansjerzy, a nie pastorzy i nauczyciele w myśl Bożego Słowa. Sytuacja jest niezwykle prosta. Jeżeli zaczniemy nauczać i zaczniemy jakby mówić tak, jak Słowo Boże mówi, to w przypadku tych żołnierzy rozmawialiśmy o zabójstwie. W przypadku kary śmierci rozmawialiśmy o zabójstwie. Ale w przypadku aborcji rozmawiamy o morderstwie. I Biblia zakazuje mordować. Koniec, kropka. Więc na pytanie, czy można zamordować dziecko w łonie matki, jest tylko jedna biblijna odpowiedź. Nie można. Nigdy nie wolno, bo Bóg zabronił mordować. Na pytanie, czy można zamordować dziecko będące owocem gwałtu, jest tylko jedna biblijna odpowiedź. Nie wolno zamordować dziecka, nawet jeśli jest owocem gwałtu. Możemy zabić gwałciciela, ale nie możemy zamordować dziecka poczętego w wyniku gwałtu. Na pytanie, czy matka, i to będzie teraz takie trochę bardziej trudne, ale właśnie na tym musi polegać rola pastora i nauczyciela. Na pytanie, czy matka może zamordować dziecko, kiedy jest zagrożone jej życie, jest tylko jedna odpowiedź biblijna. Żadna matka nie może zamordować dziecka, nawet jeśli zagrożone jest jej życie, ponieważ w Słowie Bożym jest napisane: nie morduj. Koniec, kropka. Bez przecinków, bez dodatkowych chwil, bez tego wszystkiego. Nie może zamordować matka dziecka, nawet jeśli zagrożone jest jej życie. Na pytanie, czy można zamordować dziecko, które urodzi się, pożyje tylko dzień, pół dnia, pół południa, godzinę, pięć minut w niewyobrażalnych cierpieniach. Biblia mówi, że nie wolno zamordować dziecka, nawet jeśli urodzi się i będzie cierpiało pół dnia, dzień, nawet jeśli urodzi się i będzie do końca swojego, być może długiego życia, bardzo chore, Biblia mówi, że tobie i mi i nikomu nie wolno tego dziecka zamordować. Tak mówi Biblia. Oczywiście wszystko się da to wytłumaczyć. Tego gwałciciela zabijmy, gwałciciela. Tą sytuację z matką zagrażającej, że ciąża zagraża jej życiu, że Bóg jest Panem życia i śmierci, że równie dobrze jedno i drugie może przeżyć, że lekarz ma obowiązek robić tak, żeby przeżyło dziecko i matka, a nie wybierać, ma nie szczędzić sił, i tacy lekarze oczywiście też są. Na pytanie z tym ostatnim przypadkiem, czyli rodzi się chore dziecko, niezwykle prosty argument. Dziecko może się urodzić zdrowe, później może się rozchorować albo ulec wypadkowi i też będzie przez najbliższe 50 lat na wózku cierpiało, a jednak nikomu nie przychodzi do głowy skrócić go o głowy i znieść mu cierpienie. Dziecko komuś umiera na białaczkę, wiadomo, że umrze w ciągu roku, nikomu nie przychodzi do głowy zamordować to dziecko, tylko trzymamy to dziecko za rączkę przez ten cały rok i jesteśmy z nim, i tak samo trzeba podejść do dziecka nienarodzonego. Ale to są wszystko wytłumaczenia. Natomiast zasada jest niezwykle prosta. Biblia zabrania mordować. Koniec, kropka. Nie wolno mordować, w tym nienarodzonych dzieci. Po prostu nie wolno nam tego robić. Bóg powiedział: nie morduj, i na tym prawie powinno być zbudowane prawo ludzkie, bo inaczej będzie tak, jak jest, czyli będzie cały porządek
załamany. No i teraz pastorzy boją się tak mówić, bo może mu przyjść do zboru kobieta, która zajdzie w ciążę i jej życie będzie zagrożone. No to trzeba się w łeb puknąć. Boją, ponieważ oni nie myślą tak, jak my myślimy. Kościół przez ostatnie kilkadziesiąt lat zszedł na pozycje tak liberalne, że właściwie to, co my tu robimy dzisiaj, to jest totalna konserwa, to jest totalne dreciarstwo i jeżeli ktoś to będzie z tych ludzi oceniał, no to się dowiemy najgorszych rzeczy o sobie, zresztą guzik mnie to obchodzi, ale tylko pozwolę sobie na komentarz. Problem polega na tym, że kiedyś ktoś, ja to upraszczam, doszedł do wniosku, że czasy się zmieniły i trzeba ludzi do kościoła zaprosić. To jak ich zaprosić do kościoła? No przede wszystkim nie możemy mówić o grzechu. Są kościoły, gdzie się nie mówi o grzechu, nie wolno mówić o grzechu. Na Śląsku jest kościół, gdzie oficjalnie powiedziano, że Cyrikasa nie wolno zapraszać, bo on mówi o grzechu. Ale to jest świadoma decyzja tych ludzi, rozumiecie? Bo kiedy się mówi o grzechu, ludzie się lękają, mają stresy, spać nie mogą. Ja powtarzam tylko. No właśnie o to chodzi, kiedy się mówi o grzechu, żeby nie spali. Żeby pokutowali w nocy i wtedy pójdą spać. Właśnie o to chodzi. Ale tak nie myślą ludzie, którzy mają liberalne podejście do życia z Bogiem, do Biblii. Takie liberalne podejście do Słowa Bożego i do prowadzenia kościołów, jak wcześniej powiedziałem, wynika z tego, że wymyślono sobie, że takie kościoły będą pęczniały, że będzie tych ludzi coraz więcej. No i w ten sposób będziemy mieli może nie tak ortodoksyjne, ale jakiś tam wpływ na środowisko, na społeczeństwo będzie się zmieniało. Prawda jest taka, że te kościoły nie rosną. Wcale nie rosną. Prawda jest taka, że ludzie mają tych liberalnych kościołów powyżej dziurek w nosie i szukają kościołów ortodoksyjnych, konserwatywnych, gdzie nazywa się rzeczy po imieniu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ludzie podświadomie wiedzą, że grzeszą. Podświadomie zdają sobie sprawę, że mają problemy. I oni nie chcą, żeby ktoś ich klepał po plecach i mówił, jakoś to będzie, Pan Bóg cię kocha, bo on wie, że to nie jest jakoś, i czuje, że jednak ten Bóg go jakoś tam bardzo nie kocha, ponieważ jeśli on umrze, to do piekła nie pójdzie grzech, tylko on pójdzie do piekła. Więc musimy to zmienić. To musi ulec zmianie. I nasze kościoły nazywają rzeczy po imieniu. Czy to oznacza, że te kościoły umierają? No nie. One puchną, pęcznieją. Tak jest i u nas w Bielsku, i tak jest i u was, wy to przecież sami wiecie bardzo dobrze. Tak jest u Sławka. I to nie jest zachęta do tego, żeby mówić jak najmniej o trudnych sprawach, tylko jak najwięcej. Nazywać rzeczy po imieniu. Ludzie są pogubieni, stracili duchowy i stracili moralny azymut. Potrzebują jasnego wskazania, gdzie i jak mamy pójść. Trzeba wskazać na Biblię, na Chrystusa, a Chrystus i Biblia dadzą sobie radę z delikwentem, o ile nauczymy go słuchać. Słuchać Słowa Bożego, słuchać Chrystusa. To tyle. Odnośnie tego upadku moralnego Kościoła, tak naprawdę to my zbieramy teraz owoce tego, co było zasiane przynajmniej w pewnym środowisku, w którym gdzieś tam funkcjonowałem 5 lat temu. Dlatego, że sam byłem świadkiem, i teraz to już po 5 latach chyba można powiedzieć, kiedy jakby przywództwo Kościoła zachęcało młode pokolenie, które gdzieś tam było na jakiejś konferencji, do tego, żeby no nie mówić o grzechu w Kościele. Żeby w ogóle nie mówić o rzeczach, które wymagają czegoś od człowieka, żeby coś zrobił w swoim życiu, bo przecież ci ludzie przychodzą po tygodniu pracy zmęczeni po to, żeby się zrelaksować w kościele, tak? Więc biada mówić o grzechu. W ogóle nie nazywać homoseksualizmu grzechem, bo człowiek, który przyjdzie i trwa w tym grzechu, no zostanie urażony. I co wtedy? Tak? I dzisiaj, patrząc z perspektywy tych 5 lat, to są te owoce, które tam wtedy, te ziarenka zostały zasiane i dzisiaj tego mamy owoce w tej
takiej niemoralności Kościoła, która jest. I właśnie myślę, że to jest jakby też błogosławieństwo tego, że Kościoły trzymające się trzymające się Bożego Słowa, one nigdy nie obumrą, tak? Bo one będą zawsze trwały na dobrym fundamencie i może nie będziemy pęcznieć tak mocno, ale będziemy wzrastać duchowo w Chrystusie, w tym korzeniu, w tym fundamencie, który On zasiewa w naszych wspólnotach. Mamy w takim razie pytanie od osoby, która nas słucha. Jest to pytanie do pastora Bartłomieja. A co, kiedy zgwałci brat swoją własną siostrę i ona pocznie? Własny ojciec zgwałci swoją córkę, syn własną matkę i pocznie. Ja już odpowiedziałem na to pytanie. Ale oczywiście powtórzę. Możemy rozważyć zabójstwo przestępcy, ale nie rozważajmy morderstwa dziecka, który nie jest przestępcą w tej historii. Okay. Prawda jest taka, że pastorzy skasowali wszystkie pytania, które mieliśmy w temacie aborcji, więc przejdziemy do feminizmu. Może na początek zapytam, czy kobiety w XXI wieku w Polsce rzeczywiście mają powody do ruchów feministycznych i czy feminizm to odpowiedź na despotyzm ze strony mężczyzn albo może z powodu braku spodni u mężczyzn? Znaczy z powodu braku spodni u mężczyzn to na pewno. Ale chodzi mi o... uciekła mi myśl, dobra. Słuchajcie, kochani i kochane kobiety. Feminizm się kończy wtedy, kiedy pojawia się prawdziwy mężczyzna. Więc rozmawiamy o teorii. I tylko i wyłącznie o teorii. Znam pewne feministki, które jak spotkały swojego mężczyznę, przestały być feministkami. Przecież on nie wybił im tego z głowy, nie zastosował żadnej przemocy. Po prostu zobaczyły to, co każda kobieta chce zobaczyć. Prawdziwego mężczyznę, który je obroni, który je ochroni, który się troszczy o nie, który je kocha, nosi na rękach, kupuje im kwiaty, no i jest miły dla nich i jest wspaniałym kochankiem, jeśli są oczywiście małżeństwem. Feminizm powstał w środowiskach lewicowych, wiemy o tym. A dlaczego powstał? A powstał z tego powodu, że faceci zauważyli, że można wypchnąć kobiety tam, gdzie im się nie chce. I w ten sposób kobiety oczywiście przejmowały część odpowiedzialności, a kto rządził tak naprawdę? No faceci oczywiście. Kobiety wykonywały tą ciężką pracę i wydawało im się, że mają jakąś odpowiedzialność, że mają coś do powiedzenia. Ale zostawmy świat, wejdźmy na terytorium Kościoła, bo to jest najważniejsze. Jak dzisiaj przejawia się feminizm w Kościele? No kobiety stawia się oczywiście za kazalnicą, żeby jak najbardziej nauczały. Niektóre kobiety się ordynuje na pastorów, no, żeby oczywiście prowadziły te społeczności. I miałem sporo takich rozmów i z pastorami. To wam mówię, może parę słów powiem o rozmowach z pastorami. Dlaczego wy w tym konkretnym kościele, pominę w tym momencie denominację, aczkolwiek już chyba wszystkie denominacje, tak mi się wydaje, że wszystkie denominacje zgrupowanie ewangelikalnych kościołów. Z Aliansu Ewangelicznego wszystkie już chyba myślą tak samo, robią tak samo. No a co ja mam, pastorze, zrobić z tymi kobietami w kościele? Wiecie, co zaskoczył mnie? No ale no co miał zrobić z nimi? Co miał je wystrzelać, czy o co mu chodziło? W normalnym kościele jest są normalni starsi. A pośród nich są normalni biskupi
czy normalni pastorzy, czy prezbiterzy. Czyli oni przede wszystkim są odpowiedzialni. No, list do Tymoteusza, pierwszy, drugi, proszę przeczytać, tam wszystko jest napisane. Potrafią prowadzić swoje domy. Czyli są dla swoich żon autorytetem, duchowym autorytetem. Nie potrzebują żadnej pałki do tego, żeby być autorytetem dla żony. A więc taki człowiek się sprawdzi w kościele. I takich mężczyzn kobiety chętnie słuchają. I chętnie z nimi współpracują, ponieważ to są mężczyźni, na których spoczywa Boże namaszczenie. Jeżeli ja patrzę czasami, no rzadko to robię, ale najczęściej mi przysyłają takie filmiki, no i niechcący je otwieram. No i proszę, Benz, pani bez urzędu, ale w urzędzie przemawia. A z tyłu jest pan z urzędu, który nic nie mówi i głupio się uśmiecha. Pytanie, kto tu rządzi? Proste pytanie i prosta odpowiedź. Pani rządzi pani. A na jakiej podstawie? To znaczy, że ten pan nie spełnia duchowych norm, które w jakiś sposób wyniosły go na jego urząd. Skoro on własną żoną nie potrafi zarządzić, w cudzysłowie, to jak on może zarządzać kościołem? No nie, to jest niemożliwe po prostu. To jest niemożliwe. Ja nie mam nic przeciwko kobietom, które służą. Ja jestem szczęśliwy, jak stają za kazalnicą, dzielą się swoimi przeżyciami. Jak ktoś śledzi naszą stronę, to widzi, że to jest normalne. Mówią świadectwa, opowiadają o tym, jak żyją z Bogiem, jak są odpowiedzialne za swoje domy, za swoje życie z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdybyście zapytali te kobiety u nas w zborze, czy one chciały być pastorami, to nawet zaczęłyby się śmiać. Dlatego, że one rozumieją, że to nie jest w ogóle dla nich. Fantastyczną rzeczą jest, kiedy kobiety nauczają inne kobiety. Szczególnie te mądre kobiety, kiedy nauczają pozostałe. No ale jeżeli kobieta staje za kazalnicą i zaczyna uczać mężczyzn, to zaczyna być śmiesznie. Z prostego powodu. Po pierwsze, jest to zabronione. A kobiecie zabraniam, tam jest agapi, przepraszam, nie agapi, tylko wykładanie doktryny, to jest po polsku. Zabraniam wykładania doktryny. Didache właśnie. Zabraniam wykładania doktryny. To skoro Biblia mówi, że zabrania, no to znaczy, że zabrania i nie ma o czym dyskutować. Pytanie, dlaczego zabrania kobietom? Dlatego, że jak apostoł Paweł powiedział, to kobieta została zwiedziona, pomimo tego, że wiedziała dokładnie to samo, co Adam, pomimo tego, że miała dokładnie tę samą społeczność z Bogiem jak Adam, to ona dała się podejść. I kończąc już swoją wypowiedź, jak się przyjrzymy kobietom, one są fantastyczne wtedy, kiedy jest jakiś problem w rodzinie czy w zborze. Potrafią to wspaniale załagodzić. Można powiedzieć, że w jakimś sensie potrafią doprowadzać do kompromisu, oczywiście w ramach Słowa Bożego, czy w ramach tych zasad, które Biblia przedstawia nam. Ale jeśli kobieta staje za kazalnicą i zaczyna wykładać doktrynę, to jest narażona na diabelski atak. Jak każdy nauczyciel. I co będzie wtedy robiła? Zgodnie ze swoją naturą będzie tak wykładała, żeby unikać trudnych tematów, żeby to wszystko wyłagodzić. No i zaczyna się wtedy katastrofa, bo ona nie zacznie się natychmiast wyłożeniem zboru, tylko to jest rozłożone na lata. Ale po tych 5-10 latach zbór już niczym nie przypomina tego, który należy do Jezusa Chrystusa. Nie wolno tego robić kobietom. Jeszcze raz powiem, kobietom nie wolno tego robić. One są fantastyczne jako wsparcie dla mężczyzn. W niektórych sprawach są niezastąpione, mężczyźni ich zastąpią. Ale w sprawach, w których należy być odpowiedzialnym przed Bogiem, kiedy spoczywa na mężczyznach odpowiedzialność za Kościół, za rodzinę,
a przede wszystkim za małżeństwo, za swoją żonę. No kto, kobieta nie może zastąpić mężczyzny. No jak? Niby co ma zrobić? Stanąć na głowie? To jest niemożliwe po prostu. Ja wiem, że wielu mężczyzn dzisiaj nie spełnia swojego przeznaczenia. To jest prawda. To wszystko jest prawda. No ale mógłbym zapytać, a kto do tego doprowadził? Matki przede wszystkim. Znam człowieka, który w wieku 50 lat, kiedy mama wyjechała na wakacje, przyszedł do sąsiadki, żeby zapytać się, jak się gotuje jajka. Powiedziała mu, że się gotuje w garnku. No to włożył jajka do garka. Oczywiście bez wody, bo w wodzie nie było mowy, nie? No i wiecie, co się stało. Dlaczego do tego doprowadził? Dlaczego został doprowadzony do tego stanu? No mama go do 50 roku życia tak otoczyła miłością, że zrobiła z niego kalekę. I teraz wyobraźcie sobie, że ten człowiek założy rodzinę. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, no ale powiedzmy, jakaś kobieta by się zła okomiła na takiego faceta. Nawet chyba nie chce mi wiedzieć, co by się tam działo. Dopisze jej się. To ja zacznę od końca tego, co Andrzej jakby w drugą stronę poleca. Czyli najpierw w kościele. To się pewnie komuś nie spodoba, no ale trudno. Depozyt Bożego Słowa został złożony mężczyźnie. To jest wyraźnie napisane w Księdze Rodzaju. Kobiety jeszcze w ogóle na świecie nie było, kiedy Bóg powiedział mężczyźnie, co on ma robić. I dopiero później jakby pojawia się kobieta i ten depozyt Bożego Słowa kobiecie przekazał mężczyzna. I później nie dopilnował, to jest jego wina, co się tam stało w tym ogrodzie. Eden. Więc jakby, czy się to komuś nie podoba, czy się to komuś podoba, w kościele tak będzie, że depozyt Bożego Słowa będzie złożony mężczyznom. I to mężczyźni są odpowiedzialni za pilnowanie Bożego Słowa. I oczywiście pełna zgoda, kobieta tego nie potrafi zrobić, nie będzie potrafiła zrobić, ale nie dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że Bóg tak zaplanował, że złoży to na barki mężczyzny i dokładnie tak to jest opisane w Księdze Rodzaju przy stworzeniu człowieka. No jakby zwróćcie uwagę, nie? Że kobiety w ogóle nie ma, jak pada polecenie do mężczyzny, co ma tam być robione z tym ogrodem Eden. No i tu jakby zamiana porządku kończy się wszystkim tym, co przed chwilą pastor Andrzej mówił. Ponieważ mężczyźni zapomnieli, że na nich jest złożony depozyt Bożego Słowa, przestali dbać o to Boże Słowo, no to się zaczęło w kościele, a na pewno Bóg tak powiedział. Na pewno Bóg powiedział, że kobieta nie może nauczać. Na pewno Bóg powiedział, że tak to jest, taki porządek. Na pewno Bóg tak powiedział. No przecież to jest Księga Rodzaju żywcem przeniesiona do 21 rozdziału. I na te wszystkie pytania, czy aby Bóg tak na pewno powiedział, zaraz jest 5 myślicieli i filozofów, nie, on tak chyba nie powiedział. Tymoteusz miał co innego na myśli. W tym wersecie to można inaczej interpretować, inaczej zrozumieć. Trzeba wziąć pod uwagę. Na pewno, czy aby na pewno Bóg tak powiedział. Więc nic się nie zmieniło w tym scenariuszu. No i tam, gdzie mężczyźni jednak postanowili zachować ten porządek, jakby wziąć pod uwagę, że im został złożony depozyt Bożego Słowa i na takie pytania, czy aby Bóg na pewno powiedział, odpowiadają tak, dokładnie tak powiedział. I tak będziemy robić, no tam jest okej. To jakby jeżeli chodzi o Kościół. Jeśli chodzi o świat, to sytuacja w moim odczuciu jest skomplikowana, bo trzeba by zdefiniować, o co wy pytacie. Nie? Bo jeżeli wy pytacie o taki feminizm, jak teraz rozmawiamy, to wszyscy się na pewno zgadzamy. Tu pełna zgoda z pastorem Andrzejem. Pewnie za chwilę pastor Sławek powie to samo. No a jak nie, no to trudno. Nie no, śmieję się, na pewno powie to samo, bo to jest sprawa oczywista. Tylko że niestety w tej całej historii warto zauważyć drugi odchył, o którym się też niezwykle rzadko mówi. Na przykład ekstremalny odchał, czyli u muzułmanów, gdzie kobieta jest ścierką, a nie kobietą. Nie? No i to, że te kobiety chcą coś, żeby się coś zmieniło,
To tylko, że pytanie, czy to jest feminizm. Jeżeli tak rozumiemy feminizm, to wtedy jakby tak, mają rację, nie? Bo cały ruch, bo ja przypuszczałem, że to pytanie będzie, więc sobie gdzieś tam sprawdziłem, chyba jest z 9 fal tego feminizmu. Ja jestem absolutnie za pierwszą falą feminizmu, że kobiety chciały głosować, że chciały mieć prawo wyborcze, że chciały mieć prawo iść do pracy. To ja jakby decyduję się, że tak pojętym feministą jestem i popieram feministki. Natomiast w tym ostatnim sorcie feminizmu już się pojawiają, to się w ogóle gdzieś rozbija na jakieś ten. I na przykład nie wiem, czy wiecie, że powstał taki ruch, feminizm lesbijski się to nazywa, nie? I on polega na tym, że te feministki wpadły na taki pomysł, że wszystkie problemy się wzięły stąd, że mężczyznom wpadło do głowy, że będą uprawiać seks z kobietami, a oni powinni mieć zabronione uprawianie seksu i seks powinien się odbywać wyłącznie między kobietami, wtedy by nie było wyzysku kobiet. No to za takim feminizmem nie jestem, nie? Więc to by trzeba było zdefiniować, o czym ten świat mówi, bo w tym wszystkim się już można bardzo pogubić. Wracamy do kościoła. Niestety to też się pojawia w kościele. Ja znam takie kościoły, gdzie kobietę się traktuje jak ścierki, gdzie ona nie ma prawa nic. I to nie jest oczywiście żaden kościół z HWE, żeby była jasność, ale znam takie kościoły. Znam takie kościoły, w których zdarza się, że mężczyzna przy drugim mężczyźnie do swojej żony albo teściowej, ja akurat byłem świadkiem do teściowej, potrafi powiedzieć, zamknij się, idź do kuchni. I nikt nie reaguje, a powinien dostać wpysk. Jakby ham, więc wpysk, bo jakby to dobrze, że mnie obroniłeś teraz wyrazem. A osobiście byłem tego świadkiem, że siedział mężczyzna z żoną, zięć, bo to była jego teściowa i on dokładnie tak powiedział i nikt nie zareagował, bo tak ma być, bo patriarchalny model rodziny. To nie jest patriarchalny model rodziny, tylko to jest model rodziny z wypranymi mózgami. Nie? Tam się coś stało nie tak i nie ma się co Panem Bogiem w tej historii zasłaniać, więc jakby musimy uważać, żeby nie pójść w drugą stronę. Nie? To, że mamy patriarchalny model rodziny, to, że jesteśmy antyruchom feministycznym, to, że ja na przykład mówię głośno o tym, że depozyt Bożego Słowa został nadany mężczyźnie, zanim kobieta była na świecie, to wszystko nie oznacza, że nie szanuję mojej żony, że ona nie ma prawa doradzać, mówić, rozmawiać, głosić do mnie. Ona jest często moim pierwszym pastorem. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówi, no i ty jesteś pastorem? I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, żebyśmy to dobrze uchwycili, nie? Żeby nie zrobiono z nas teraz jakby takiego środowiska, w którym kobiety to najchętniej by się, o właśnie tak jak powiedziałeś, no to co z nimi zrobić? Nie wiem, wyrzućmy je teraz. Nie, to jakby nie może iść w tą stronę, nie? Więc dziwnie to zabrzmi, jestem przeciwko feministom i przeciwko antyfeministom. Jestem za Bożym Słowem. Kobieta jest wzięta z boku mężczyzny. Nie z głowy, żeby się nad niego wynosić i nie ze stopy, żeby po niej deptać. I bardzo mi się podoba, jak to Pan Bóg rozwiązał w Księdze Rodzaju. I teraz pytanie. Minutka niepewności. Czy się zgadzam z Wami, czy nie? Ale zacznę pytaniem. Czy aby na pewno Bóg powiedział? Bo wiecie, jest taki tekst, który jest bardzo często używany. Przecież nie ma ani mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie, nie? I to jest bardzo często poruszany fragment, który jest interpretowany właśnie po to, żeby pokazać, że kobiety mogą być pastorami, być kazaniami. Tak. On się pojawia tylko w ubraniach. Więc problem polega na tym, że właśnie wyrwany z kontekstu fragment staje się argumentem do poparcia jakiejś tam tezy, która gdzieś tam pojawiła się w kościele. Ja myślę, że to też polega na tym, że mężczyźni w kościele mają źle poukładane priorytety. W sensie takim, że... I tutaj wrócę do tej historii, o której mówił pastor Andrzej, o tym panu i tej pani. Dlatego, że byłem świadkiem pewnej takiej sytuacji, kiedy ten pan w obliczu takiego dużej grupy osób mówi do tej społeczności, że kiedy ma problem, to on udaje się do jednej osoby. I wiecie, ja byłem świeżo nawrócony, mówię, idzie do Chrystusa, a on, nie, idę do mojej żony.
I odstawia ją i mówi, to teraz ty mów i ty rządź. Wiecie, to mnie tak bardzo, no nie wiem, jak to zbulwersowało, że po prostu stwierdziłem, że chyba muszę stamtąd szybko zwiewać, bo nie tędy droga. I jeżeli mężczyzna ma źle poukładane priorytety, nie ma tak poukładanych, jak jest napisane w liście do Efezjan, że głową Kościoła jest Chrystus, tak? Potem jest mężczyzna, potem kobieta, to wtedy dzieją się takie rzeczy, jakie się dzisiaj dzieją, że dopuszczamy do tego, że w Kościele czymś normalnym jest to, że kobiety są ordynowane, że kobiety rządzą w kościołach, że kobiety nauczają doktryny, tak? Bo to jest chyba największy problem. I ten feminizm, który jest w Kościele, to jest tylko i wyłącznie ze względu na jakby priorytety mężczyzn i jakby na charaktery mężczyzn, którzy są w Kościele. Bardzo często, już teraz rzadziej, ale kiedyś częściej to widziałem, mężczyzn w Kościele, którzy wyglądali jak kobiety. Nie wiem, czy rozumiecie. Byli ubrani jak kobiety. Po prostu ciężko było zweryfikować, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Wiecie, i to po prostu gdzieś się zamazuje w pewnym momencie, tak? Przychodzi takie zamazanie i wtedy wszystko jest poprzewracane do góry nogami. Nie będę mówił tutaj o świecie, bo świat jakby swoją drogą idzie, ale chyba jeżeli zaczniemy trzymać się, tak jak mówisz, doktryny i Bożego Słowa, no to będziemy szli w dobrym kierunku, ale jeżeli będziemy od tego odchodzić i będziemy próbować się stawać jak ten świat i upodobnić się do tego świata i temu światu, no to droga Kościoła jest przekreślona. Obecny minister edukacji, chyba najlepszy minister w tym nie najlepszym rządzie, w zeszłym roku bodajże, wprowadził taki przedmiot, który miał przypomnieć o cnotach niewieścich. No i oczywiście cała śmietanka polityczno-kulturalna naszego kraju zaczęła to wykpiwać. Ale wiecie, czego kobietom najbardziej się brakuje? Kobiecości. Dlaczego? Dlatego, że kobiecość nie jest w cenie. I na tym polega problem, że ten dzisiejszy świat nie pozwala kobietom być kobietami i nie pozwala mężczyznom być mężczyznami. I te cechy tych płci tak się już gdzieniegdzie wymieszały, że wiecie już, że są kraje, gdzie nie wpisuje się w akcie urodzenia ojciec, matka, tylko osoba pierwsza, osoba druga. Zresztą różne formuły tam są używane. To wszystko prowadzi do sytuacji, w której jest brak tak naprawdę tożsamości wśród ludzi. To się dzieje także w kościołach, bo do kościołu przychodzą ludzie ze świata. Ale oni tam powinni przychodzić i odnajdywać tę tożsamość. Czyli tam kobieta powinna odnaleźć swoją kobiecość, mężczyzna swoją męskość. Ale jeżeli trafia w kościele na, no właśnie, nie wiadomo na kogo. Czyli Kościół jakby powiela formułę świata, no to się tylko pogłębia. I każdy kolejny rok, każde kolejne już nawet pokolenie w tym kościele jest wychowywane w taki sposób, że zatraca swoją tożsamość. No i później rzeczywiście dochodzi do tego, że no ale jaka różnica między kobietą a mężczyzną? Oczywiście znajdzie się taki tekst, jeden czy drugi, wyrwany z kontekstu, który się tu używa na podparcie tej chorej tezy, ale naszym zadaniem jest przywrócić kobietom kobiecość i przywrócić mężczyznom męskość. To są zapomniane prawdy, bardzo niepopularne. Dlaczego to jest niepopularne? Dlatego, że mężczyzna, kiedy zaczyna rozumieć, że jest mężczyzną, zaczyna być odpowiedzialny. Kobieta, która zaczyna rozumieć, że jest kobietą, zaczyna być prawdziwym wsparciem dla mężczyzny. Tak rodzą się nowe małżeństwa, prawdziwe i nowe rodziny. A to jest bardzo niebezpieczne dla systemu tego świata. Ten świat będzie tylko i wyłącznie gnębił rodziny, i będzie gnębił męskość, i będzie gnębił kobiecość,
właśnie dlatego, żeby stworzyć takiego człowieka, który nie ma własnej tożsamości, nie ma poczucia własnej wartości i musi zależeć od państwa, od decydentów, bo to jest bardzo wygodne. Ale naszym zadaniem jest przywrócić te prawdy o kobiecości i męskości, o tym, że obie te płcie zostały wymyślone przez Boga i obie te płcie mają do wykonania ogromną służbę w Kościele i poza Kościołem. Nie możemy o tym zapomnieć i dlatego nie godzimy się na to, aby nasze kościoły były zarażone, zakażone wirusem feminizmu. Nie ma i nie może być na to zgody, bo to jest niszczenie Kościoła. Coś chciałaś powiedzieć? Ale już wyczerpałaś, więc jakby. Więc mamy pytanie od słuchaczki. A wiemy z Biblii, że kobieta w kościele ma nie być przywódcą i nie głosić. A co jeżeli kobieta chce głosić Ewangelię przez internet, czytając Biblię i rozważając ją? Czy to już jest kazanie? Powiedzieliśmy wyraźnie, to jak Biblia mówi, że kobiecie nie wolno didache, czyli wykładać doktryny. Pytanie, co ta pani ma na myśli, mówiąc kazanie? Nie wiem, czy pani, czy pan. Tak jak są mężczyźni, są kościoły, gdzie w ogóle, kiedy kobieta staje za kazalnicą, to jest przestępstwo. Co jest oczywiście kłamstwem i nie ma to nic wspólnego z nauczaniem biblijnym. To trzeba sprecyzować. Ja nie wiem, co ona ma na myśli. Jeszcze raz powtarzam. Tak jak mówi Biblia, jeśli ona się bierze za wykładanie doktryny, twarde nauczanie, mówiąc tak kolokwialnie, no to nie ma prawa tego robić. Ale jeżeli głosi Ewangelię, jak najbardziej, niech będzie takich kobiet tysiące. Jak faceci tego nie robią, to nie kobiety to robią. No i pytanie, czy ta kobieta jest w kościele, bo jakimś takim widzialnym, nie globalnym, facebookowym, wszyscy są w jednym kościele, ja teraz nie o tym mówię, tylko w konkretnym, lokalnym kościele. Jeśli ona jest w konkretnym, lokalnym kościele, no to Facebook nie jest przestrzenią do wykładania doktryn, nie? Jak to robi, to w ogóle jest fatalnie i z założenia ona nie jest w żadnym kościele, tylko po prostu furwa po Facebooku. I wtedy rozmawiamy o e-doktrynie, e-kościele i w końcu chyba o e-niebie, więc jakby to też warto jakby zaznaczyć. No to jeżeli jest kobietą w kościele lokalnym, no to tam nie wykłada doktryn i prawdopodobnie potąd ma roboty, żeby jeszcze dodatkowo tam nawiki facebookowe robić, nie? To jakby jest osobny temat, te całe nauczania facebookowe, nie? Bo nie wiem, czy to w ogóle są kazania i chyba mniejsze znaczenie ma, czy to mężczyzna, czy kobieta, większe znaczenie ma, co tam jest przekazywane, kto za tym stoi, kto go rozlicza, czy on jest jakoś weryfikowalny, ta osoba, obojętnie czy mężczyzna, czy kobieta w tej historii, czy coś za coś odpowiada, czy tylko gada, co mu ślina na język przyniesie i ubiera to w Ewangelię. Bo to jest największy problem tych czasów dzisiaj, że najczęściej spotykamy takie osoby, tak jak tutaj pastor Bartek powiedział, które nie odnalazły się w kościele. Gdzieś nie mogły się w tej strukturze kościoła odnaleźć i albo się obraziły na kościół, na pastora i na radę i sobie poszły, to wtedy szukają tej przestrzeni właśnie internetowej, żeby tam sobie znaleźć słuchających, którzy będą słuchali tego, co ona tam ma, czy on do powiedzenia. Więc chyba to też jest taki problem, który dzisiaj się pojawia. Brak tożsamości z daną wspólnotą, odnalezienie się w danej wspólnocie i potem przejście do tej przestrzeni internetowej powoduje to, że mamy tylu ewangelistów internetowych. To ja mam pytanie. Chyba, że jeszcze pasuje sobie. Jedną rzecz dopowiem i to jest autentyczna historia. Półtora roku temu popularnością w Facebooku, akurat mężczyzna, nie kobieta, popularnością w internecie cieszył się mężczyzna. On tam prawie codziennie robił live i coraz więcej miał tych słuchaczy i w ogóle, słuchajcie, on to był przestępca odbywający karę pozbawienia wolności z powodu tam zaburzeń seksualnych. Więc on miał dostęp do internetu, do kamerek, do wszystkiego. Siedział w takim specjalnym ośrodku, gdzie się tych ludzi leczy i stamtąd robił karierę kościelną. To ma być zweryfikowany człowiek w lokalnym kościele.
za którym stoi Rada Starszych. Wracając do tej kobiety. Jeśli jej w kościele nie pozwolono czegoś robić i ona w zamian za to teraz to robi w internecie, to jest to grzechem. Nie? I tyle. To pytanie, bo to już też gdzieś się pojawiło w przypadku nawet innych przykładów tutaj podanych. No właśnie, bo wszystko rozbija się w sumie do tego, że co kto rozumie na temat Kościoła. I moje pytanie jest takie, czy zbór, w którym pastorem jest kobieta, to jeszcze jest zbór pański? Nie, panieński. Ja bym tak ostro tego nie ocenił, ale tutaj trzeba by sięgnąć do korzeni. Jak w normalnym kościele kobieta stała się pastorem? No to jest niemożliwe po prostu. Więc tutaj po części pastor Bartek ma rację, mówiąc, że to jest nie pański, a panieński, ponieważ gdzieś jest błąd założycielski. No dzisiaj mamy jeszcze inny problem, że niektóre kościoły czy denominacje funkcjonują na tej zasadzie, że można narzucić pastora. I czasami się narzuca kobietę. No, to w naszym kraju tak się też zdarzyło. Do tego jeszcze ta kobieta później oczekuje, że będą ją tytułowali pani pastor. No bo rzeczywiście ani pastorałka, ani pastorka no nie pasuje za nic. No. Tylko pani pastor zostaje. W takim kościele na pewno są ludzie wierzący, ale oni wcześniej czy później odejdą z tego kościoła. Takie kościoły generalnie umierają, po prostu. Albo przekształcają się w zbiorowisko, które w niczym kościoła nie przypomina. Ja to na własny użytek nazywam nie kościołem. Więc też trzeba rozumieć, że to, że gdzieś jest kobieta pastorem, to jeszcze nie znaczy, że wszyscy tam powariowali. Tylko oznacza to, że doszło do jakiejś dziwnej sytuacji, w której jeszcze nie wszyscy zdołali zareagować i jeszcze część ludzi nie wie, co ma zrobić. Dopiero po jakimś czasie, kiedy przyjrzymy się takiemu kościołowi, to na ogół zobaczymy to, co dzieje się wszędzie, czyli ten kościół umiera. Umiera nie na tej zasadzie, że wszyscy tam duchowo umarli, tylko część ludzi odeszła, część ludzi machnęła na wszystko ręką. No i oczywiście są entuzjaści takiego rozwiązania, no zawsze tak było. No ale generalnie taki kościół już niczym nie przypomina Kościoła Jezusa Chrystusa. No i to też trzeba mieć świadomość, że tak się to kończy. I tutaj taki apel do kobiet, które z takich czy innych względów bardzo chcą być pastorami. Kościół to nie jest miejsce na indywidualny rozwój, tak bym to nazwał, czy karierę. Trzeba mieć odpowiedzialność przed Bogiem. Możliwe, podkreślam, całkiem możliwe, że są takie społeczności, gdzie najmądrzejszą osobą jest kobieta. Naprawdę tak może być. Nawet jest taka biblijna historia, którą można sobie przeczytać, gdzie też najmądrzejszą i najbardziej używaną przez pewien czas była kobieta, jedna z prorokiń Starego Testamentu. Co wtedy zrobić? No właśnie, jeżeli to jest Boża kobieta, to ona będzie poszukiwała rozwiązania zgodnego ze Słowem Bożym. A jeżeli chce zrobić karierę, no to bardzo szybko przekona wszystkich, że jest najmądrzejsza. A nawet nie musi tego robić, bo jest najmądrzejsza. No i to jest koniec jej duchowego rozwoju, początek kariery, która będzie trwała krótko i skończy się tragicznie. No tak to działa, no niestety. Trzeba te mechanizmy też znać i trzeba je rozumieć. Ja bardzo szanuję kobiety, które są w HWE, które są na przykład naszymi koordynatorami, i które mówią bardzo wyraźnie, że one pracują między innymi po to, żeby pojawił się prawdziwy pasterz, prawdziwy mężczyzna i one gotowe są oddać mu wtedy przewodzenie, przewodnictwo. Ja nie mam problemu, żeby pracować z kobietami. Wiecie, ja się wychowałem wśród kobiet. Ja byłem jeden, a kobiet było
3, 4, 5, 6, 7. 7, tak. Więc byłem rodzynek. I wcale nie zostałem feministą. Ja potrafię z kobietami pracować, lubię z nimi pracować, są wspaniałymi współpracownikami. Natomiast ja nigdy nie spotkałem takiej kobiety, która by chciała nade mną dominować. Ja nigdy takiej kobiety nie spotkałem. I nie dlatego, że używam siły, bo nie używam. W ogóle, wobec kogokolwiek. A wiecie dlaczego? Dlatego, że one rozpoznają zawsze Boży autorytet. Kobiety są mądre. Kobiety są mądre. Jakby trafiły na mądrych mężczyzn, to byłoby fantastycznie. Naprawdę. Ja tylko na poparcie tego, co pastor Andrzej powiedział, że takie kościoły umierają, to przypominała mi się taka historia z książki Lewisa, Bóg na ławie oskarżonych. On tam pisze, co prawda, o kościele anglikańskim, że tak bardzo był dumny z tego, że ten kościół nie dopuszcza do ordynacji kobiet. Oczywiście, tak jak pastor Andrzej powiedział, przyszła decyzja z góry i się wszystko pozmieniało i dzisiaj ten kościół jest martwy. I dzisiaj tego kościoła tak naprawdę już nie ma. Nie? I to jakby też potwierdza to, że tak się dzieje. Panieński, nie pański. Yes. No i tyle, bo jakby ja jakby zgadzam się z Andrzejem, ale dopowiadając, że w kościele katolickim, rzymskokatolickim nam wszy uczestniczą też ludzie wierzący. Tak, przez jakiś czas, potem ich tam nie ma, nie? I tu podobnie. Tak, przez jakiś czas, bo potem są zwyczajnie nieposłuszni Bożemu Słowu. Więc to nie jest zbór pański. Nie można być zborem pańskim i być nieposłusznym Panu. To po prostu się wzajemnie wyklucza. Dlatego to jest panieński zbór, pół żartem, pół serio. Bo my nie rozmawiamy o obdarowaniu przez Ducha Świętego. Czyli nie rozmawiamy o darach Ducha Świętego. Nauczanie nie jest darem. To jest namaszczenie. Skoro Bóg powiedział, że mężczyzna ma nauczać, znaczy, że ten Bóg do roli nauczyciela i przywódcy namaszcza wyłącznie mężczyzn. A kobiety potrafi obdarzyć darem mądrości, darem wiedzy i wieloma innymi darami, tak jak i mężczyzn, ale namaszcza do tej posługi mężczyzna. Tak ja to rozumiem. To czytamy kolejne pytanie. Czy z człowiekiem, który nie ma kościoła, a który powiedzmy służy na własną rękę, powinien być zapraszany do usługi w konkretnym zborze? Czy jeżeli nie ma kościoła, to kto go weryfikuje? Nigdy i pod żadnym pozorem. Też nigdy bym takiego osoby nie zaprosił do zboru, żeby usłużyła, jeżeli ona nie należy do jakiegoś zboru. Chyba, że byłby zagubionym Zulusem gdzieś w Afryce i bym go tam znalazł. To może, bo w innych przypadkach gdzieś jest kościół. No ja też nie. To ja może przeczytam pytanie od widza. Witam. Było odnośnie papierosów. Ja mam pytanie odnośnie alkoholu. Czy chrześcijanin może napić się alkoholu, piwa, wina, drinka? Gdzie jest granica? To jest prawdziwe. Każdy ma swoją granicę. Znowu wracamy do tego samego. Jakby w Bożym Słowie nie ma powiedziane, że człowiek nie może napić się alkoholu, tylko ma się nie upijać, tak? Krótkie słowa. Więc tutaj musimy teraz odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest upijanie się, tak? Bo dla jednego jest pomochanie, tak? Alkoholu i już jest pijany, a dla drugiego no, wypicie lampki wina to nie jest upicie się. Nie? Są pytania, na które nie da się odpowiedzieć bez Ducha Świętego. I ci ludzie, którzy jakby, chyba że to jest specjalnie zadane pytanie dla kogoś, natomiast jeżeli to jest czyjś problem, to większym problemem od tej lampki wina, piwa, wódki jest dla tego człowieka to, że on nie ma Ducha Świętego, skoro zadaje takie pytanie. Czy ja mogłem dzisiaj wypić piwo? Mogłem czy nie mogłem? No ale po prostu nie powinienem, bo mam dzisiaj debatę i po prostu nie powinienem tak się zachować. No i czasami to jest jedyna odpowiedź, że czasami po prostu nie powinieneś. W pewnych miejscach swojego życia nie powinieneś. To jest, nie ma zakazu albo nakazu. Tam jest logika i Duch Święty, że czasami możesz, czasami nie możesz.
Nie ma czegoś, że możesz pół, nie możesz trzy czwarte, możesz kieliszek, nie możesz dwóch. Natomiast no to znaczy, że ktoś Ducha Świętego nie ma. No. Pastor z założenia nie może pić na przykład. Dlaczego? Dlatego, że w środku nocy może ktoś do ciebie zadzwonić i powiedzieć: przyjeżdżaj i mnie ratuj. Ratuj mój dom, potrzebuję cię. No i to jest ta służba tego człowieka. On ma wstać w środku nocy i pojechać do tego człowieka, do domu i modlić się. I naprawdę nie chciałby przeżyć takiej historii, że mówi mu: słuchaj, no, przyjechałbym, ale wiesz, dwa piwa wypiłem. Możesz mnie lekko poczuć. No to jest śmierć duchowa. Dlatego kto się zwrócił o pomoc. Ale to nie oznacza, że ten pastor nigdy, nigdy w życiu nie może piwa wypić. Pewnie, że może. Bo to, no tylko mówię, to są pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja mógłbym na ten temat dużo mówić, ponieważ zajmowałem się tematem i cały jeden rozdział w jednej z książek jest tym poświęcony. Ale ja uważam, że pastor w ogóle nie ma prawa pić alkoholu. Nigdy i pod żadnym pozorem, ponieważ jest na służbie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. I w każdej chwili może być potrzebny w różnych miejscach i co on wtedy powie, że no ale wiesz, no zmierzyłem, no i promile mi wyskoczyły. Już pomijając oczywiście, że wstyd, no to jeszcze do tego najważniejsza rzecz, że ten ktoś może nawet zwątpić no, w istnienie normalnego kościoła. Natomiast jest parę ważnych informacji, które znajdujemy w Biblii. Pierwsza ciekawa informacja dotyczy Jana Chrzciciela, a wcześniej instytucji Nazireatu. Jan Chrzciciel był Nazirejczykiem. Jednym z powodów, czy jednym ze skutków tego, że był Nazirejczykiem, było to, że nie mógł pić alkoholu. Żadnego alkoholu. To jest bardzo ciekawe, jak się przyjrzymy na instytucji Nazireatu, bo ona bardzo przypomina świętego człowieka, zbawionego człowieka. A to tak tylko rzucam takie hasło, bo nie mam czasu, żeby o tym opowiadać. Jest natomiast inny tekst, który mówi o tym, że w naszych Bibliach, w Biblii Warszawskiej jest napisane, że nie powinno się nadużywać alkoholu. Nie nadużywać. Nie. Tam chodziło po prostu o Tymoteusza, list do Tymoteusza, gdzie jest mowa o tym, że o nie, przepraszam, to jest w liście do Efezjan, gdzie jest mowa o tym, że nie powinno się upijać. I dokładny tekst z Greki, jak się go naprawdę przeanalizuje, mówi tak, że w winie jest zło. Takie jest tłumaczenie dokładne. W winie jest zło. Więc musimy zdecydować, czy my chcemy z alkoholem wchodzić we flirt. Bo ten człowiek zadał bardzo istotne pytanie. Gdzie jest granica? Kto ją wyznacza? Jeżeli powiemy, że Duch Święty, no to jak Duch Święty pozwala nam flirtować z czymś, co jest złe, a później mówi, już nie, słuchaj, za daleko zaszedłeś? To nie jest tak. Alkohol, szczególnie w naszym kraju, kojarzy się w sposób jednoznaczny. I w praktyce to tak wygląda, że jeżeli gdzieś jestem i ktoś, niewierzący ludzie, proponują mi na przykład na jakimś weselu czy na jakimś spotkaniu lampkę wina czy kieliszek wódki, ja mówię, że dziękuję, a nie piję. Ale tak w ogóle nie, no w ogóle, a jak to w ogóle? No i wtedy jestem w stanie opowiedzieć, dlaczego nie piję alkoholu. Nigdy nie spotkało się to z wrogością, za wyjątkiem pewnej historii, która miała chyba ze 30 lat temu miejsce, gdzie gość mnie tak namawiał do picia, że w końcu powiedziałem mu, że zdenerwowany, wiesz, ja nie piję z powodu takich jak ty. No to się zdenerwował i rozbił butelkę alkoholu. Ale to było 30 lat temu. Natomiast teraz zawsze mam okazję, żeby złożyć świadectwo. I ludzie są naprawdę pozytywnie zaskoczeni. A wiecie czym? To jest najbardziej zdumiewające. Tym, że można przeżyć życie nie używając alkoholu. Dlatego, że w naszym społeczeństwie jest kultura alkoholu. Robisz interes? Opijasz. Załatwiasz sprawę? Opijasz. Wesele? Opijasz. Wigilia? Opijasz.
teraz będzie święto wielkanocne, pijemy, bo się widzimy raz na rok. Nie da się bez alkoholu, bo jak nie ma alkoholu, to wszyscy siedzą, patrzą na siebie, milczą, nie wiedzą, co mają zrobić ze sobą. I ta kultura musi być złamana. To nie jest kultura, to jest brak kultury. Ale to musi być złamane. A to może być złamane tylko w radykalny sposób. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie wolno pić alkoholu. Nie. Chcę przez to powiedzieć, że chrześcijanie w Polsce powinni zrozumieć, że nie powinno się używać alkoholu, właśnie żeby złamać to zło, które pęta i więzi nasz naród. Nie wiem, czy wiecie, że problem alkoholowy w Polsce wzrasta. Był taki moment, kiedy zaczął się obniżać, ale od kilku lat wzrasta. Mało tego, coraz więcej kobiet popada w alkoholizm. No, znak czasów. Więcej problemów, trzeba znaleźć rozwiązanie. I gdzie rozwiązujemy? Nie z Bogiem, z alkoholem. Do tego dochodzi oczywiście, dochodzą narkotyki, ale to już jest i trochę inna sprawa. Więc jeśli było pytanie, gdzie jest granica, uważam, że nie ma granicy. Jeżeli chcesz żyć z Bogiem, nie używaj. Ale nie używaj nie dlatego, że ci zabroniono, ale bądź świadomy, dlaczego nie używasz. Natomiast jeżeli pytasz o granicę, to powiem tylko tyle, że zawsze ją przekroczysz. Zawsze ją przekroczysz. No, w końcu się pięknie różnimy. Bo ja to rozumiem tak, że powinniśmy zadbać właśnie o, jakkolwiek to teraz dziwnie zabrzmi, o kulturę spożywania alkoholu. Żeby wykluczyć kulturę, o której, czy brak kultury, o której ty powiedziałeś, a nauczyć się kultury, o której ja tak rozumiem Biblię. Na przykład w domu hebrajskim tak było, że oni spożywali wino, choćby do Paschy, czy do tego typu okoliczności, czyli mieli jakąś spożywanie kultury przy alkoholu i potrafili zrobić tą granicę. Oczywiście pełna zgoda, że w Polsce ciężka robota jakby w tym temacie, ale w tą stronę się skłaniam. Nie? No i to w końcu się pięknie różnimy. Ad vocem. Pamiętacie, jak Noe po raz pierwszy po potopie spożywał w jego przekonaniu sok z winogron. No i opił się. Ale on nie wiedział, że to nie jest sok. Dlatego, że zmieniły się zupełnie warunki na ziemi i wcześniej w wyniku tych warunków, które istniały, można było przechowywać sok. W nowych warunkach nie dało się. Dlaczego Żydzi używali wina? Dlatego, że oni nie byli w stanie przechowywać soku, ponieważ nie było takich możliwości. W warunkach, w których dzisiaj żyjemy, sok bardzo szybko się psuje, znaczy psuje się, no zaczyna przeradzać się w alkohol. Żydzi nie tworzyli alkoholi ciężkich. Oni używali wina, bo nie mogli używać soku, bo wiesz, sok był niedostępny, no świeży tak, ale przechowywanie soku musiało się skończyć przeróbką wina. Więc ich kultura jakby była zbudowana na świadomym fakcie, że mają do dyspozycji wino nie po to, żeby się upijać. A mimo to się upijali. My tworzymy alkohol od wieków po to, żeby się upijać. W Polsce i nie tylko w Polsce, cała Europa Północna tworzyła ciężkie alkohole typu piwo czy wódki, jak to kiedyś było gorzałka, czyli tym podobne nazwy. Okowita to było staropolskie określenie. Tego nikt nie produkował dla smaku, tylko żeby się opić. Więc my nie jesteśmy w stanie zmienić tej kultury. My możemy ją tylko przeciąć i być może po całym wieku nieużywania alkoholu nauczymy się używać alkoholu w taki sposób, jak to robią Żydzi, czy jak nawet Włosi, czy Grecy. Nie wiem, to jest optymistyczne moim zdaniem rozwiązanie, bo moim zdaniem jakby tylko było do dyspozycji coś ciężkiego, to by się dalej opijali.
No będę się bronił, no. W porządku, ale w Stągwiach było dobre wino i kultura picia na weselu zaakceptowana przez Pana Jezusa. Nie twierdzę, że pił, bo tego nie wiemy, ale zaakceptowana przez Pana Jezusa dobrej jakości wino, bo to wynika z tej historii wprost w Kanie Galilejskiej, więc nie mógł Jezus widzieć w tym winie zła. Moim zdaniem to się nie wyklucza. Dlaczego? Dlatego, że to było wino, które wyszło spod jego ręki. To nie znaczy, że to było jakieś złe wino, w tym sensie, że ono nie przypominało normalnego, ale jeżeli wyszło spod ręki Jezusa, co zauważyli weselnicy, że było wyjątkowo dobre. Więc ja nie wiem, co to było za wino, ale jeżeli Pan Jezus mi daje, dałby mi takie wino, to chętnie bym pił. Nie wiem, czy mi się opił, to już inna sprawa. Ale tak, takie świadectwo wam powiem. Koło naszego zboru staje samochodem. Wysiadłem z samochodu, podszedł do mnie pan w średnim wieku i mówi, no co wy tam w tym kościele teraz nauczacie? Ja mówię, no normalnie, Biblia, prawda? Nie znam człowieka. A on mówi, a czemu wy zabraniacie pić alkohol? Ja mówię, a dlaczego tak pan twierdzi? No przecież Pan Jezus zamienił wodę w wino. To jedno wiedział z Biblii. Ja mówię do niego tak, a w takim razie dogadajmy się, ja panu codziennie kupię beczkę wina, pan ją wypije. Pod jednym warunkiem. A no jakim? Będzie pan żył jak Jezus. No, nie poszedł na układ. Dlatego jestem przekonany, że ludzie, którzy mają, biorą do ręki alkohol, to nie biorą go dla smaku. Nie biorą go dla smaku. Jeszcze taka ciekawostka, jedna, przepraszam, bo dużo mógłbym mówić w tej sprawie, ale zastanówcie się nad jedną rzeczą. Jak wierzący ludzie biorą alkohol do ręki i piją, co oni później mówią? Oni mówią, że są rozweseleni, że tak się miło czują. No przepraszam, do licha jasnego, to po to mi jest alkohol potrzebny? Czy nie wystarczy mi życie z Bogiem? Czy Jezus nie daje mi takiej radości jak alkohol? Albo nawet większy przecież, nie? No pomyślcie nad tym. Jeszcze raz powtarzam, my nie nauczamy w zborze, że nie wolno pić alkoholu. Nie usłyszycie takich słów. Ale jeżeli ktoś to robi, to musi wiedzieć, co robi. Musi to wiedzieć. Czy mi bliżej tutaj do zdania pastora Bartka, żebyśmy się uczyli tej kultury takiej, nie tylko picia, ale w ogóle jakby funkcjonowania w tym świecie i żebyśmy byli dobrym świadectwem, tylko pojawia się taki problem odnośnie tego pytania, czy chrześcijanin może, czy nie może wypić, że w pewnym momencie dojdzie do tego, że zrobimy z tego taką religię, nie? Że to możesz, tego nie wolno, bo to by było najłatwiej. Żeby Kościół powiedział, to możesz, tego nie możesz, to możesz, tego nie możesz i wtedy fajnie się funkcjonuje, ale to już jest religia, a nie wiara w Jezusa Chrystusa i nie bycie członkiem, tak? I pojawia się też problem odnośnie, jak już mówimy o alkoholu, wieczerzy i wina, tak? No bo bardzo często, nie wiem, czy tak mieliście takie sygnały, że nie powinniśmy mieć wina, tylko wino, tak, ze względu na alkoholików. Ale ja uważam, że jeżeli człowiek jest nowonarodzony, to nie ma problemu z alkoholem. Dziękujemy. Chcielibyśmy jeszcze zadać pytanie, które też dostaliśmy, ale nie z czatu, ale jest ono z jednych z naszych tutaj zborowników. Czy przykazanie nie zabijaj dotyczy również śmierci psychicznej? Autor pytania ma na myśli stan duszy powstały w wyniku złego działania drugiego człowieka. Czy raniąc kogoś, atakując kogoś psychicznie, tak to rozumiem, wiecie, o co chodzi. Znowu musimy zacząć od samego początku. Tak. Nie zabijaj czy nie morduj. No właśnie. Nie ma przykazania nie zabijaj. Jest przykazanie nie morduj.
Jeżeli, bo ja rozumiem, że chodzi o używanie języka przeciwko takiej osobie. Prawdopodobnie tak. Więc jeżeli używamy języka po to, żeby kogoś, mówiąc kolokwialnie, przepraszam, zgnoić, no to go mordujemy. Więc nie wolno tego robić, to jest przestępstwo i to jest grzech. I z tego ludzie powinni pokutować. Natomiast językiem możemy zabić, ale pod jednym warunkiem. Wtedy, kiedy czynimy to zgodnie ze Słowem Bożym. Czyli wymierzamy temu człowiekowi słuszną karę za to, że buntuje się przeciwko Słowu Bożemu. Ale to są naprawdę rzeczy, które muszą być rozstrzygane w duchu i nie mogą być decydowane przez jedną osobę. Kto morduje językiem? No przede wszystkim plotkarze. Plotkarze mordują językiem. Człowiek się nie jest w stanie obronić, nie jest w stanie nawet jednego słowa powiedzieć przeciwko, bo nawet nie wie czasami, że za jego plecami ludzie manipulują jego wypowiedziami, a wręcz kłamią na jego temat. Wiem, co mówię, bo mnie to dotyczy. To jest mordowanie. To jest morderstwo. I ci ludzie za to odpowiedzą przed Bogiem. Jeżeli czasami ktoś pamięta, to są w kilku miejscach wymienione przyczyny, dla których ktoś nie wejdzie do Królestwa Bożego. I tam również jest mowa o kłamcach i o plotkarzach. Czy ludzie przestali z tego powodu kłamać i plotkować? No nie. Czyli co? Nie boją się Boga. A jak się nie boją Boga, no to przepraszam, idą na zderzenie z Bogiem, co oznacza dla nich śmierć. I nie wejdą, nie obejrzą nigdy Królestwa Bożego. Tak mówi Biblia. Tak nie mówi Curikas, tak mówi Biblia. Mam tylko jedno pytanie, bo zetknąłem się z taką sytuacją, która osoba ośmieszała, plotkowała, szydziła z innych pod przykrycia na przykład żartów. Czy to jest dozwolone? Pod przykrycia żartów. No oczywiście, że jest niedozwolone. Nie wolno, pod żadnym pozorem nie wolno kogokolwiek słowami mordować. To, że ktoś to potrafi sprytnie przemycić w postaci żartu, to nic nie zmienia, niczego nie zmienia. No, tutaj Pan Jezus dobitnie pokazuje wyższy standard Nowego Przymierza w tej kwestii. W kazaniu na górze, nie? Mówi, że wystarczy, że pojedziesz do kogoś raka i jesteś winny morderstwa, więc jakby on tu wyczerpuje odpowiedź na to pytanie. Nie wolno mordować, niszczyć komuś, niszczyć kogoś w ten sposób słowami, nie? Nie tylko nożem. No to ja chciałem jakby tutaj to, co pastor Bartek powiedział z kazania na górze, zacytować. W moim tłumaczeniu jest tak, że kto podepcze godność, tak, drugiego człowieka, to właśnie to jest deptanie godności takiej sytuacji. Nie? Myślę, że jakieś ostatnie pytanie jeszcze zadajemy, chyba że jest wola, aby więcej rozmawiać. Natomiast jest jedno pytanie, które od jakiegoś czasu pojawia się. To tu, to tam. Czasem ludzie, kiedy czytamy wpisy na naszych transmisjach i jest ten temat pokrewny, gdzieś zadają nieśmiało i oczekują konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Czy samobójca będzie zbawiony? Znaczy no, to też myślę, mówiąc o tej karze śmierci, tak, mówiliśmy o tym, że to Pan Bóg jest dawcą życia i to On może odebrać to życie. A czy będzie zbawiony? Bóg okazuje miłosierdzie, tak, ale no, tutaj byśmy stawiali siebie w roli Boga i próbowali ocenić, tak. Ale jeżeli będziemy patrzeć z perspektywy Bożego Słowa i tego, że no, pozbawienie siebie życia jest grzechem, no to mamy chyba odpowiedź. Ja uważam, że zbawiony samobójca wejdzie do Królestwa Bożego, a niezbawiony samobójca do Królestwa Bożego nie wejdzie. Dlatego, że nie widzę różnicy między samobójcem a łotrem na krzyżu. Jeden i drugi doprowadził do zabicia, do przerwania swojego życia. Jeden przez długi czas, aż go powiesili, słusznie, bo on mówi, że słusznie tu wiszę, a drugi szybko pikując w dół z mostu. I jeden i drugi, zanim się ta historia zakończy, może zawołać: Boże, przyjmij mnie do swojego królestwa, co ja narobiłem. I jeden i drugi już nie potrafi cofnąć się. Ten na ten most, a ten zejść z tego krzyża. Więc uważam, że
Narodzony na nowo samobójca pójdzie do nieba, nienarodzony na nowo samobójca pójdzie do piekła. Nie znam samobójcy, który z premedytacją w wieku 4 lat podjął decyzję, ja w przyszłości będę samobójcą, nie? Więc wykluczam takie historie. Jest największe przykazanie, o którym Chrystus powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, duszą, ze wszystkich sił, całym umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Więc jeżeli ktoś jest narodzony na nowo, to miłuje siebie samego. Czy taki człowiek może popełnić samobójstwo? Teoretycznie może. Pytanie, jak do tego doszło? No słuchajcie, to każdą historię trzeba rozwikłać od początku. I tak naprawdę my takich historii nigdy nie rozwikłamy, ponieważ nie ma tego, który najwięcej miałby do powiedzenia. Czyli... Tak, tak. To są dwie różne historie. No tak, ale jeżeli nie był zbawiony przy samobójstwie, to przecież co? Przez czystość przejdzie? Nie, ale on mógł popełnić decyzję o samobójstwie, zanim się narodził na nowo. No i co? No i pójdzie do nieba. Jako niewierzący? Jako wierzący. Jeżeli... W miarę możliwości prosimy o przekazywanie mikrofonu, aby internauci też mogli posłuchać. No właśnie, dlatego mówiłem, że tutaj jest wiele niuansowania. No to jest każda historia inna. Ja rozumiem tak, że jeżeli ktoś zabił siebie, to gdzieś rozumiem nawet, że Bóg się może pochylić nad tym człowiekiem i pozwolić mu wejść do Królestwa Bożego. Ale jeżeli ktoś morduje siebie, to nie. Co mam na myśli, mówiąc morduje siebie? Czyli to jest jakby celowe przygotowywanie swojej śmierci. Nam się wydaje, że to jest niemożliwe, ale są tacy ludzie, którzy planują swoją śmierć, planują zabić siebie. I to czasami w sposób taki, że no jest to obrzydliwe, ale robią to. Są takie historie w kryminologii, można nawet, studenci się tego uczą. Są takie historie. A mimo wszystko i tak nie jesteśmy w stanie dotrzeć do prawdy, bo nie ma delikwenta, któremu można by zadać podstawowe pytania. Więc teoretycznie jest możliwe, że ktoś, kto popełni samobójstwo, będzie zbawiony jednak. Natomiast kto? Który z samobójców? Nie wiem. Nikt tego nie wie tak naprawdę. Mówiąc najprościej, lepiej się nie zabijać samemu. I wtedy wszystko jest jasne. Okej, to ja chcę doprecyzować, bo to są dwa różne pytania w moim odczuciu. Podam na przykładzie, żeby zostać dobrze zrozumiały. Wierzę, że człowiek narodzony na nowo nie podejmie decyzji o wzięciu żyletki i nie wprowadzi jej w czyn, przeciągnięciu sobie przez żyły i wykrwawieniu się na śmierć, czyli takim samobójstwie. Tak wierzę, że człowiek narodzony na nowo nie jest w stanie dojść do tego miejsca, żeby podjąć decyzję o tak zrozumianym samobójstwie. Ale wierzę jednocześnie, że człowiek, który nie jest narodzony na nowo, być może jest upamiętany, być może ma coś wspólnego z Bogiem, ale nie jest narodzony na nowo, z tych czy z innych powodów dochodzi do tego miejsca, przecina sobie te żyły i zanim się wykrwawi, zanim umrze, mówi, Boże, co ja zrobiłem? Ja potrzebuję Twojej miłości, wpuść mnie do nieba. I ja wierzę, że taki człowiek będzie zbawiony i do tego nieba wejdzie. To są dwie różne sytuacje i w moim odczuciu dwa różne pytania, a dość dla mnie ta różnica jest dość ważna. Znaczy, bo tutaj powiedziałeś przykład taki, gdzie jakby ta śmierć jest długa, tak? Ale na przykład samobójca, który wrzuca się pod pociąg, to jest, tak, to są sekundy. Tak naprawdę nie wiemy, czy jest w stanie cokolwiek pomyśleć w tych sekundach. Ja bardziej bym podszedł do tego tematu i spojrzał na Stary Testament. Przypomina się historia, bo jak już powiedzieliśmy, Pan Bóg powiedział, że za grzech, cudzołóstwa, morderstwa jest kara śmierci, tak? Ale mamy przykład Dawida, tak? Gdzie Bóg okazał mu miłosierdzie, tak? Cudzołożył, zamordował, a jednak Bóg okazał mu miłosierdzie. I ja bym w tym kontekście chyba bardziej to
rozważał, a nie w tym, że on się w chwili podjęcia decyzji tutaj, a wrzucenia się pod pociąg na przykład nawróci. Bo tak jak tutaj Andrzej powiedział, że w większości, ja przynajmniej tak jak gdzieś tam czytam i słucham, to jest przygotowanie do samobójstwa, to jest proces. Tak? Oni nie podejmują decyzji tak teraz i koniec, tylko po prostu no, to trwa. Tak, ale ten proces, to zachowanie suicydalne, które kończy się samobójstwem, to chwila samobójstwa nigdy nie jest racjonalną, przemyślaną decyzją. Zawsze to jest natychmiastowy odruch, chwilowy odruch, nieprzemyślany odruch, spontaniczny odruch, a nie zaplanowany dzień, dwa, trzy dni wcześniej odruch. To jest zawsze ten sam scenariusz, czyli on teraz wpadł na ten pomysł i się zabił. Teraz, w tym momencie, a nie wczoraj. Wczoraj on miał myśli depresyjne, ale teraz w tym momencie podjął decyzję o samobójstwie i wprowadził ją w czyn. Obojętnie, czy to jest skok przez okno, czy to jest skok pod pociąg, czy to jest podcięcie się żył. To nie jest tak, że z nim to chodziło trzy dni. To jest zawsze efekt momentu. Tak obrazowo mówiąc, to jest zawsze, dobra, dopalę tego papierosa i to robię. To jest taka chwila. Nie? I jakby myślę, że na chyba najsensowniejsze jest to, co powiedziałeś, czyli w tych sytuacjach trzeba się zdać na miłosierdzie Boże i nie, nawet nie próbę zabawy w jakby rozsądzenie tych sytuacji, bo zrobimy za chwilę z samobójstwa grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a to nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, przynajmniej w moim zrozumieniu. Okej, to dziękuję może za pytania. Jeszcze tam internauci zadają jakieś pytania, natomiast bardzo bym zachęcał internautów, aby zanotowali sobie te pytania. Na pewno jeszcze nie jedna debata będzie miała miejsce, wtedy z gorąco zachęcamy do zadawania ich tutaj osobom zaproszonym. Przyszło mi coś do głowy, a okay. Chyba chcę to powiedzieć, bo jeśli ktoś zadał to pytanie dlatego, że się nosi z taką myślą, to musi wiedzieć, że pójdzie prosto do piekła. Nie? Bo to są dwie różne rzeczy. Nie? Czy mogę to zrobić i tak pójdę do nieba? To w ogóle jesteś nienarodzony na nowo. Samobójca nienarodzony na nowo idzie do piekła. Nie? Bo samobójca nie zadaje takich pytań. On po prostu wprowadza w czyn. Ja wiem z doświadczenia więziennego też, że jak ktoś krzyczał o samobójstwie, to ja w ogóle na niego patrzeć nie musiałem. Samobójca to był ktoś, kto się nie zająknął o tym, że popełnił samobójstwo. Ja go po prostu znajdowałem martwego. Okej, okay, dziękujemy. Chyba, że jeszcze któryś poseł chciałby coś zadać w temacie? Okej, okay, to w takim razie chcielibyśmy jeszcze ostatnie wypowiedzi wolne. Jeżeli chcecie coś powiedzieć na koniec naszej debaty, to czujcie się w tym wolni. Może zacznijmy od pastora Sławomir. To ja dziękuję, że wytrwaliście taki czas z nami. Dziękuję za zaproszenie, że mogłem uczestniczyć dzisiaj z wami w nabożeństwie i w tej debacie. No i co, widzimy się, myślę, że niedługo. Bardzo dziękuję. O, tutaj mam takich, nie chciałem powiedzieć, że adwersarzy, ale to żadni adwersarze. Mogliśmy spotkać się, porozmawiać. Dziękuję, że wysłuchaliście nas, mnie między innymi. Ale tak sobie pomyślałem, znając charakter Kościoła w Polsce, to, co tutaj się działo, to była kompletna rewolta. To jest nie do przyjęcia właściwie dla prawie żadnego z kościołów, który funkcjonuje w naszym kraju. Sam nie wierzę w co tu zostało powiedziane. Ja wam dziękuję, że jakby przyjęliście zaproszenie, że mogliśmy wspólnie porozmawiać. Kościołowi dziękuję za obecność, internautom za życzliwość i mam tylko jedno przesłanie. Wierzcie Ewangelii, szukajcie Kościoła, nie patrzcie na odległość od domu, tylko patrzcie na to, żeby trzymał się tego Bożego Słowa, żeby mówił jak Boże Słowo i żeby to funkcjonowało, jak tam jest w Bożym Słowie. I nie dajcie sobie wmówić, że nie ma zdrowych kościołów. Są, tylko czasem trzeba się naszukać. Amen. Amen.